Witajcie moi drodzy. Dzisiaj na kanale zagramy sobie w Bolt Action, system, który jeszcze się na moim kanale nie pojawiał. Jest ze mną Bartek, jest ze mną Piotrek. Serwus. I będą grać w grę, jak to typowo. będą grać na 1100 punktów, tak? Tak. 1100 punktów, gramy Amerykanie. Bartek będzie grał Amerykanami, Piotrek będzie grał Niemcami. Możesz mówić swobodnie. Po niemiecku, ja? Ja. Okay. W sumie mamy premiera Tuska, więc możesz teraz się przyzwyczajać i. Dobrze. Dobrze. Więc będziemy grać grę. Scenariusz jaki gramy? Gracie coś na ćwiartki, z tego co słyszałem? Tak. Gramy na ćwiartki, to znaczy zaczynamy w przeciwległych ćwiartkach. Punktowane. Nie pijemy ćwiartek. Nie pijemy, zaczynamy tylko w ćwiartki, do ćwiartki, to w trzech nie ma sensu. I punktowane są, punkty zwycięstwa są naliczane za każdą zabitą jednostkę przeciwnika i również za jednostki wprowadzone do ćwiartek neutralnych, bądź do ćwiartki przeciwnika są naliczane punkty. Tak jest. Okay. Scenariusz 12 Sectors. Tak jest, z podręcznika. Gramy takie standardowe, można powiedzieć, armie, po 10 jednostek. Po 10 kostek. Tak, i po 10 kostek rozkazów. Złożone obie według tych takich rozpisek z podręcznika na Teatr Normandzki z 1944 roku, no bo również taki stół jest, powiedzmy, w to tym zaraz klimacie. Sobie zobaczymy na zbliżeniach. Coś chciałeś podpowiedzieć? Nie, już chyba wszystko. O, dobra. Więc z tego co wiem, nie będziecie używać jakiejś preliminary bombardy, czy jakoś tak się nazywa? I jeszcze czegoś nie będziecie używać, jakichś zasad, bo są zbyt... A rezerw nie będziecie używać, rezerw tak? Nie będziemy używać. Żeby zagrać taką wstępną grę, pokazać czym jest, zachęcić może was, a jak się dobrze obejrzy, wam się spodoba i znajdą się chętni, to może kiedyś zagramy jeszcze raz. Także, dobra, chłopaki teraz będą się wystawiać, ja będę to filmował i też później sobie opiszemy, co dokładnie macie w jednostkach, żeby ludzie wiedzieli. No i co, bierzemy się do gry, nie? Git. Tak jest. To dwa słowa na temat rozstawienia. Wszystkie kości rozkazów, każda jednostka dysponuje jedną kostką rozkazu. Wszystkie kości rozkazów wrzucamy do wora i zaczynamy losować. To jaką kość wyciągniemy, ten gracz może wystawić jedną swoją jednostkę. A nie chcesz opowiedzieć, co masz? Czy będziemy przy rozstawianiu? Będziemy jak już się sobie rozstawimy, dobra, to dawaj. Opowiemy. Pierwsza moja czarna, więc mogę jeden z moich 10 unitów sobie ustawić w tej ćwiartce, bo to jest moja. Więc może zacznę od takiej klasycznej 8-osobowej piechoty. Moździerz. Spoterów na końcu sobie poustawiamy. Dobra. Znowu. Kurczę, no. Nie lubię tak, jak cały czas wypada moje. Okej, mam jeszcze jeden. To chyba nie za dobrze, jak cały czas twoje wypada, nie? Tak, bo kiedy więcej się rozłożę, to on już widzi, gdzie ja się ustawiam i może jakby pod to, jak ja się ustawiłem, sam się porozkładać. Więc mogę reagować. Może zareagować. Lepiej. Ja może tak profilaktycznie wyjdę moim pojedynczym oficerkiem z mapką. On nie ma dodatkowego towarzysza? Nie ma, bo go odjąłem w rozpisce, żeby te dodatkowe punkty władować w weterańskiego snajperka. Czy jest samotny? Tak, jest. Ja tego nie robię specjalnie. Kurczę, no. Dobra, no to... Aha. Ja bym sobie w ogóle władował piechotę do pojazdu na wejściu. Możemy tak zrobić? Tak. To dam ci jeszcze jedną kostkę. Twoją. Jeżeli wystawiasz dwa unity. Tak, to wyjdę jakby z transporterem, może moim opancerzonym, może tutaj. I w nim będzie kogo tylko musisz to... weterański oddział. Wyjechałeś za swoją ćwiartkę. Tak, tak. No to dajmy go tu. Tak w międzyczasie, Bartku, stół jest przygotowany przez ciebie całkowicie, czy... No tak, w większości tak, z wyjątkiem tych dróg, które były robione na zamówienie. Dawaj. No i tam jedno te wzgórza w sumie były robione przez Piotrka, tak? Wszystkie, jeżeli dobrze pamiętam, bo również moje wzgórza są de facto wzgórzami robionymi przez Piotra. W końcu moja jednostka? Tak. Ja zacznę od wystawienia może moździerza. W jakimś dobrze skitranym miejscu. Moździerz musi mieć line of sight, czy na koordynaty strzela? Moździerze mogą mieć tak zwanych obserwatorów, spotterów
I dopóki spotter można rozstawić gdzieś zupełnie indziej, nie musi stać przy moździerzu i można używać, dopóki spotter żyje, jego linii widzenia do Okej. strzelania z moździerza. Tak, z oczami moździerza, no. Więc... Ale dysponujemy jedną kostką rozkazu, więc jeżeli chcemy się ruszyć spotterem, to wtedy nie możemy już zagrać moździerzem. A jeżeli strzelamy z moździerza, to spotter nie może się już Czyli ruszyć. kostka rozkazu też jest do przekazywania tej jakby Tak, koordynatów. oni jakby współdzielą jedną Okej. kostkę. To jest wyjątkowo. Dobrze, to ja może wyjdę moim sześcioosobowym oddziałem ziomeczków z jednym karabinem maszynowym. Może to się nie przykitram. Dobra. Ty czytałeś zasady scenariusza, to będziesz wiedział, ile ja muszę być od nich, jeżeli chcę się wystawić na przykład tutaj. 12 12 cali. cali musi być. Tak mi się wydaje, ale jeszcze się upewnimy w podręczniczku. Wylosuj swoją kostkę. Niestety. 12 cali, przynajmniej 12 cali od moich. Ale niestety znowu twój. Kurczę, no. A później Nie się okazuje, dobrze. że są kostki w dwóch rozmiarach i Bartek tak specjalnie. Tak. Wiecie Na co? początku tak było. Piotrek, jak zaczynał grać, wydrukował sobie kostki 3D, pięknie je pomalował. Spotkaliśmy się na pierwszą grę, wrzuciliśmy je do worka i się Czuć okazało, że było, się że są inne. zupełnie różnią w dotyku. Tak, były szorstkie. Dobra, ja może się ustawię moim karabinkiem maszynowym tutaj. Będę tą drogę tutaj zabezpieczał może. Zielona kostka. No, ustawię go na razie tu. Dobra. Verdammt, was machst du so? Dobrze, co mi się tu jeszcze zostało? Snajperek będzie na końcu, obserwator na końcu, więc jeszcze muszę wyjść z czołgu i z jednego oddziału, który ma dwa karabiny maszynowe, więc może zrobić niezły Niezłą siekę. galimatias, ale gdzie go nastawić? Karabiny maszynowe jest MG42 czy coś innego? Tak. Tak, mogą być na modelu MG34, bo to w zasadach jest i tak traktowane jako lekki karabin maszynowy w piechocie. Inne są zasady, kiedy to jest zespół karabinu maszynowego lub kiedy karabin jest w pojeździe. Wtedy ma jeden dodatkowy strzał. Przy czym Niemcy tak naprawdę, niezależnie czy jest to lekki karabin maszynowy, czy średni karabin maszynowy, zawsze mają jeden strzał więcej niż wszystkie inne armie. Aha. Bo jest to tak w zasadach napisane, dlatego że historycznie podobno MG42 miało tak dużą szybkostrzelność, że Niemcy dostają dodatkowy Tak. strzał. W zasadach to się nazywa bazo, czyli w wolnym tłumaczeniu, nie wiem, przecinak albo Ta jakaś piła. piła tarczowa. Piła tarczowa. Moja kostka. To co, może ja zrobię tak, jak ty zrobiłeś, to znaczy wezmę jeszcze jedną kostkę i wystawię oddział weteranów, piechoty weteranów w transporterze. Git. Tu się będą kitrać. I oni będą sobie tutaj. Ten transporter masz tam heavy machine gun z przodu, a z tyłu masz Medium machine medium gun, machine tak. gun. Heavy machine gun ma mocniejsze strzały, ale mniejszą liczbę tych kostek strzału, jaką ma. I rozumiem, że jak ty się pod kurz wystawisz, to później Bartek po prostu wystawia wszystko, co ma. Tak, jeżeli już zabraknie w worku moich kości, no to wtedy po kolei Bartek będzie się wystawiał. Deutschland, Deutschland. Dobra, czas na moją bestię, czyli Sturmgeschütz. Ausstung G. Na drodze. Z tego powodu, że będzie na drodze, będzie mógł się trochę szybciej poruszać. Tak, jeżeli pojazd zaczyna i kończy ruch na drodze, to To ma dwa razy prędkość tak. normalnego ruchu, bo normalnie by się ruszał 9 albo 18 cali, a na drodze ta prędkość jest podwójna. Dla bezpieczeństwa zostawię go trochę dalej. Zielona kość. Co my tu mamy? Mamy bazukę. Jesteś tam transporterem, więc bazukę wypadałoby wystawiać jakoś tak, żeby była w stanie ewentualnie być może jakoś ci zagrozić, gdybyś się zdecydował na jakieś tu agresywne poczynania. Stawimy ich na razie tu. Właściwie, że nie musisz losować, bo mi się został tylko snajper, a on i tak się na końcu rozstawia, więc Okej, masz tam jedną moją. wyciągam tą Tak. kość i ja rozstawiam całą resztę swoich Patrz, jak widział, kości. że to twoja kość. Coś w tym jest. Tak No, jestem jest. przekonany, że on markował te kostki, żeby tutaj. Czyli mamy dowódcę, dwa oddziały piechoty i o 12 cali od ciebie muszę być, tak? Tak. To Najbliżej. sporo. Czyli
pozajmowałeś wszystkie dobre miejsca, krótko mówiąc. No i to jest zaleta wyciągania kości wcześniej. Można lepiej zająć miejsca bliżej środka stołu. No bo... A czy jak właśnie tak się wystawiasz, to myślisz o tym, żeby zająć na przykład w 12 calach jakąś miejscówkę? Tak, no gdzieś tam już powoli sobie planuję, bo ta ćwiartka jest neutralna i ta jest neutralna, natomiast ta jest barka. Więc im bliżej jestem środka, to od razu mogę wejść na jego ćwiartkę właściwie w jednym ruchu. Bo jeżeli się ustawię tu przy krawędzi, no to zanim bym tam doszedł, to chwilę mi to zajmie. Ale dobrze jest zabezpieczać sobie flanki, dlatego zostawiłem jeden oddział tutaj, gdybym je chciał z tej strony jakoś tutaj dziabnąć. To ja się rozstawię bezpiecznie. I rozstawię na razie tak, żeby bardziej może reagować na twoje ruchy niż... Chowamy się za nosem. No Bartek ma, przez to, że gra Amerykanami, może mieć oddziały, które mają 12 ziomeczków. Ja mogę mieć maksymalnie 10, a i tak nie mam ani jednego pełnego składu, żeby te punkty, które by mi poszły, tak, żeby troszeczkę sobie je zupgrade'ować. Sztuk właśnie za dodatkowe punkty ma te boczne panele, które też są dla niego protekcją, ale osłaniają go tylko przed pociskami z bazuk i jakichś takich rakietnic, ale przeciwpancerne pociski już na to nie działają, z tego co pamiętam. Nie, nie działają. Shape charge tylko. I anti-tank rifles. Tak. Moja broń przeciwpancerna to jest tylko właściwie... A nie, właśnie nie jest tak źle, bo ja mam w tym transporterze, mam lekkie działo przeciwpancerne, mam... ciężkie działo przeciwpancerne w tym niszczycielu i jeszcze mam Panzerfausty w niektórych oddziałach. Tak. Co prawda one mają nieduży zasięg, bo tylko mają 12 cali. Ale i tak zagrażają. I robią czasem niezłą pożogę. No dobrze. No to fajnie, bo gracie tak wizualnie symetrycznie. Macie po jednym czołgu, macie po jednym transporcie. No i reszta to piechota w zależności od tego, ile tam punktów zostało, nie? No jest dosyć dobrze zbalansowana, myślę, ta armia. Twój czołg jest w punktach droższy niż Sherman? Chyba może być tańszy, bo nie ma wieżyczki. Nie wiem, czy to nie jest uwzględnione trochę w punktach. Bo przez to, że nie ma wieżyczki, on to musi się jakoś tak obracać. Ale za to ma heavy anti-tank gun, a, więc tak, z kolei to wyrównuje. One są bardzo zbliżone punktowo. Bartek ma średnie działo przeciwpancerne, a ja mam mocne. Ale za to Bartek ma dwa karabiny maszynowe, a ja mam jeden. Z czego jeżeli strzelam z niego, to jestem open top chyba, co? Nie. Nie? W przypadku sztuga. No, to spoko. Dlatego, że ten karabin mógł być obsługiwany z wnętrza. A, tak by był zdany. Dobra, wszystko? Tak. To jeszcze smoterzy i snajperzy. Tak. To rzućmy kostką, kto pierwszy. 5-5, jeszcze raz. 5-5? No man, jak teraz znowu będzie, to jest naprawdę rekord. 1-1, niesamowite. 4-5, czyli dobra. Ty. To ja pierwszy ustawię może sobie snajperka. Albo może... Nie mogliśmy tego lepiej zaplanować. Nie. Jakbyśmy chcieli to zaplanować, to nigdy by nam się teraz nie dało. Spotera albo snajpera mogę ustawić po całej długości stołu, ale do połowy. Ale po swojej połowie. Tu jeżeli się ustawię, to zaraz mnie sprzątnie tymi pojazdami. Dobrze byłoby... Na wzgórzu by poszło. Na wzgórzu będzie mieć dobry wynik. Przez to, że on jest mały i jeszcze ma taką zdolność, że jest zawsze niby na ziemi padnięty, to trochę jest go trudniej trafić. Ale tu tak za tymi kępkami się poszło. Dobrze mu dać jakąś słonę. To może sobie zrobić piknik. Wiecie co, ja go ustawię tu na tej górce. Tak, niech to będzie. Że miał tu widok taki. Coś tam widzi. Nie za dużo, ale tą stronę dobrze widzi. Tam się ktoś tutaj na tą polankę tam przy drodze się. Tam. Może im zrobić jakieś bęcki. A ty Bartku, gdzie? Z tego? No nie wiem, to jest teraz trudny wybór. Chyba najlepsza tutaj... opcja to masz na wzgórzu, ale nie wiem. No nie wiem, tu jest, ta jednostka piechoty jest zbyt blisko, żebym się czuł komfortowo ze stawianiem go na wzgórzu. To prawda, ale ich jest trudno zabić, tych obserwatorów, bo zawsze... Trudno jest go zabić, a ostatnio jak grałem, to go straciłem z drugiego końca stołu. Co? Szóstki po szóstkach i wiesz. Wyjątkowo pewnie. Więc to tak jest, niby trudno go zabić, a jak przychodzi co do czego, to... Możesz go w domu umieścić. Właśnie się zastanawiam. Ty, a wiesz, że spoterzy mają zdolność, że mogą jakby, jeżeli na początku gry umieszczasz go w domu, że on niby sobie wybija otwór z jednej strony. Wszyscy domu. Mają taką zdolność. I snajper też, nie? Każda jednostka. Czyli później się mierzy tak przez dach się po prostu, tak? No bo tak. Normalnie jest tak, że jak jesteś w domu, to musisz jakby do okienka. Z okien, to gdzie strzelasz, więc z tej strony nie ma żadnego okna, więc tutaj by teoretycznie nie widział z tej strony, ale można by się było umówić, że niby tam sobie wybił dziurę w tej ścianie. No tak jak zresztą pewnie robili, nie? Żeby tylko było widać lubkę i natomiast tutaj próbowałem, ewidentnie próbuję mnie podpuścić, dlatego że tam stoi jego czołg
A czołgi są śmiertelne. W ogóle działa takie przeciwpancerne, odłamkowe, są bardzo niebezpieczne. No tak, bo ty stoisz wprost na... Tak, on już czeka tutaj na szturm, na tą tam farmę. Był snajper. I od razu w tą ściankę nawet byś tak mógł ładnie pyknąć. Tak, no. Przebiegłby Piotr. Tam sobie go ustawię, patrz, za górką, żeby coś widzieć. Tak. Gramy tak, że przez te żywopłoty nie widać, bo to ma symbolizować te gęste normandzkie żywopłoty bokarz. I żeby przez nie móc zobaczyć, to trzeba być w bezpośrednim kontakcie. Ja jednak zagram trochę inaczej i sobie go ustawię tu. Git. Tutaj gdzieś tak. Gitara. Leży, czego gdzieś pobiegł. To mi się została już ostatnia jednostka, czyli snajper, który też ma tą zdolność i ja mojego snajperka umieszczam tutaj na ruince. I to snajperka z kostką położyłeś, tak? Nie, to tak, snajper tak. I ktoś jeszcze. Jego pomocnik, bo snajper to jest zespół dwuosobowy. Mhm. Tak samo jak jakieś tam bazooka, czy miotacze ognia, to są zawsze dwuosobowe zespoły. Okay. Mhm. Czyli co, wystawiliście się? Jesteśmy wystawieni. To przygotowujemy się do pierwszej tury. Możemy zaczynać pierwszą turę, możemy sobie położyć kosteczkę i sobie liczyć te tury gdzieś. Na jakimś czymś. Trzeba. No dobra, panowie, to może zanim przejdziemy do omówienia tego, co każdy z was ma w swojej rozpisce, to może, nie wiem, co się robi? Rzucamy kostką o to, kto idzie pierwszy, czy? Nie, to wygląda tak i to jest jedna z chyba z najfajniejszych mechanik w Bolt Action, że tą każdą kostkę rozkazu, którą dysponuje każda jednostka... I leży przy jednostce to jest? Tak jest, w tej chwili jeszcze leżą przy jednostkach. Zbieramy wszystkie te kości, moje i Piotra, wrzucamy do jednego worka, i po prostu z początkiem pierwszej tury losujemy z worka kość. Mhm. Jeżeli wyciągniemy kość zieloną, ja mogę aktywować jedną ze swoich jednostek, jeżeli kość czarną, Piotr może aktywować jedną ze swoich jednostek. Czy tak jak przy wystawianiu się, dokładnie ta sama zasada. Tak. A dlaczego ten koleś nie ma kostki? Ponieważ on dzieli kostkę z moździerzem. Aha, dobra, on jest integralną częścią moździerza. Czyli to co ty, Bartku, miałeś, tak? Mhm. To mówisz. Okej, dobra, rozumiem. No dobrze, no to co, zbierajcie kostki i macie tam ten czarny woreczek i tak, to jest. I możemy jeszcze ci powiedzieć, co mamy. Dobrze, i to wtedy... I liczycie te kostki, żeby się później okazało. No, no właśnie, a co się stanie, jakby się ktoś na przykład zapomniał, bo na przykład tu leży koleś i zapomnieliśmy kostki z niego zdjąć, a już wszystkie są w tym i załóżmy, ty zrobiłeś już ruch. Co wtedy? To wtedy masz mniejsze prawdopodobieństwo, że twoja kostka zostanie wyjęta. Na przykład na turniejach jest często tak, że ludzie robią te rozpiski, żeby mieć jak najwięcej kości, bo im masz więcej kości, no to większe prawdopodobieństwo. Jeżeli ja bym miał armię dziewięciokostkową na kość na 15, no to będzie miał dużo wcześniej możliwość ruchu, co daje mu przewagę. Więc... Tak, jest to tak zwana kontrola wora. Tak, kontrola wora, więc lepiej o to dbać. Control the sack. Czasami dobrze się umawiać też na taką samą liczbę kości. My teraz też gramy, że jest równo po 10, więc jest wszystko w miarę dobrze zbalansowane. Dobra, to wyciągnijcie kostkę, zobaczymy, co wyciągniesz i wtedy ta osoba omówi swoją rozpiskę. To zielona kostka, czyli moja, to Amerykanie. Moja rozpiska jest taka bardzo, można powiedzieć, podstawowa, bez żadnych wariacji na temat. Jest to też taka rozpiska oparta na podstawowym plutonie amerykańskim. I jest tutaj dowódca, porucznik z jednym towarzyszem. Mamy oddział piechoty, 12 żołnierzy regularnych. Do tego zespół z bazuką do zwalczania czołgów. Średni karabin maszynowy. Tu się chowa drugi oddział piechoty za budynkiem. Oddział weteranów. Weteranów jest troszeczkę trudniej, co później też zobaczymy, troszeczkę trudniej ubić. Zdjąć. Moździerz.
Tutaj w transporterze opancerzonym siedzi drugi oddział weteranów. Oznaczyłem sobie po prostu jedną figurką, że tutaj w środku jest oddział. Również 12-osobowy. Czołg średni, Sherman i mój spotter do moździerza tu z tyłu schowany, obserwuje, co się dzieje na drodze. Jasne. No Piotrku? Zacznijmy może od tego tutaj, tak? Bo tak, to będzie bliżej. Ja gram Niemcami, a konkretnie Waffen-SS. To jest mój obserwator do moździerza. Jest przedłużeniem wzroku mojego moździerza, który jest tutaj schowany za góreczką w bezpiecznym miejscu. Ma dosyć duży zasięg, więc nie trzeba się martwić jego odległością. Z pojazdów mam transporter, który ma zamontowane lekkie działo przeciwpancerne i z tyłu ma karabin maszynowy, a w środku, też zaznaczyłem sobie ziomeczkiem, mam oddział 8 weterańskich gostków. Szturmanów. Do tego działo szturmowe Sturmgeschütz, karabin maszynowy MG42. Tu mamy jeszcze regularne dwa oddziały. Ten jest troszeczkę mniejszy, ale jest po prostu mniejszy. Ci z kolei są regularni, ale tak, też są po prostu. Ma i troszeczkę więcej ludzików, bo zawieszam się, bo wiem, że jeden z tych oddziałów, i to jest ten, specjalny. Jest o tyle specjalny, że ma dwa karabiny maszynowe, więc naprawdę ma dużą siłę ognia, bo jeden karabin strzela aż 5 kostkami, więc tutaj będzie dosyć dużo. No i tu dużo. Snajper jeszcze, tak? Tak, jest snajper, jeszcze schowany w ruinkach. Aha, no i jeszcze tu jest mój dowódca, który jest pojedynkę, jest regularnym ziomeczkiem i może dawać trochę wsparcia, kiedy jest blisko. No dobra, to rozumiem, Bartku, ty teraz poszedłeś pierwszy, to zaraz będziesz przestawiał swoją pierwszą Tak, mogę aktywować pierwszą jednostkę. Oczywiście, jak zawsze, najtrudniejszy wybór. Natomiast myślę, że po prostu spróbuję strzelić z moździerza do tego oddziału tutaj. Więc na kości, na której mam ładnie opisane wszystkie rozkazy, które mogę wybrać, wybieram rozkaz Fire, czyli ognia. Wykorzystuje linię widzenia obserwatora. Tak, no ewidentnie tutaj przechodzi przez żywopłoty, więc ten oddział jest widoczny. No i teraz strzelam z moździerza. Moździerze, ponieważ strzelają ogniem bezpośrednim, mają taką zasadę, że zawsze zaczynają jakby trafienie od... Potrzebuje na kości wyrzucić 6, żeby trafić. Natomiast jeżeli nie trafię, to w następnej turze, jeżeli mój moździerz się nie poruszy i oddział Piotra się nie poruszy, to będę go trafiał na 5. Jeżeli nadal nie trafię, to w następnej turze na 4. Natomiast jeżeli trafię na tą 6, to w następnej turze, jeżeli te oddziały się nie poruszą, będę go już trafiał na 2+. Tak, ja bym teraz mógł pójść padni i wykorzystać moją kostkę, ale tego nie robię, bo wtedy nie będę się mógł ruszać. No 6 to i tak mało prawdopodobne. Tak. No jest 1. Ja sobie tutaj zaznaczę przy moździerzu, że... Jego rezultat, tak? W razie czego w następnej turze będę trafiał na 5. Okay. A, i teraz znowu losujemy, no tak. Kolejna. Znowu Amerykanie. Znowu zielona. To ja może w takim razie aktywuję ten oddział piechoty. Wydam im rozkaz run i oni sobie powskakują do budynku. Nie muszę mierzyć, bo na rozkazie run mogę pobić 12 cali. Te 12 cali spokojnie, cały oddział zabierze w jeden cal od budynku. W budynku rozumiem się już dystansów się nie mierzy, czyli wchodzą sobie na piętra, robią nie, wszystko. Nie, mierzy się, ma znaczenie na którym piętrze jest jednostka. Oni w tym momencie sobie wchodzą na parter. I teraz to ma znaczenie, na którym oni są piętrze, bo na różnych piętrach jest różna ilość okien. No tak, ale chodzi mi bardziej o to, że masz 12 cali, to czy mógłbyś sobie wbiec na przykład na poddasze od razu? Nie. Nie. W jednym ruchu masz wbiec tylko na jedno piętro. Okay. Tak. Jeżeli chcę pobiec na piętro wyższe, to muszę to już w następnej turze. Okay. Tak. Ale jak już jesteś w budynku, to już nie ma znaczenia, czy się ustawisz w jednej stronie, czy drugiej. Oni domyślnie zajmują całe piętro. Tak. Okay. I z każdego z otworów może strzelać maksymalnie 2 gostków. Tak. Z tego, co ostatnio sprawdzaliśmy w zasadach, bo ja myślałem, że z okna jest tylko kąt 90 stopni, a oni strzelają 180. Tak. 180? O, tak. Bo niby się tam, wiesz, no wychylają tak. czy coś. Spoko. Git. Złóż dom z powrotem. Nie, bo zapomnę, że są w środku. Tak się potem zapomina o jednostkach, jak się kończy granie i... Ej, gdzie jest mój snajper? Znowu moi. Znowu Amerykanie. Ja ci mówię, on czuje te kostki. To jest tak. Zaraz żeby... będzie losował. Ja Piotr. Ja wyciągałem pod rząd. Teraz jest. Okay. Teraz oliwa żywa. Ale sprawiedliwą, tak. To może tutaj też wykonam rozkaz run. Manewr oskrzydlający. Rozkaz run tymi żołnierzami.
Rozkaz run pozwala pobiec 12 cali, więc oni sobie pobiegną w tą stronę tutaj. Do osłonki. W kierunku jakiejś tam osłony bardziej zdecydowanej. To ich co prawda zabierze w pole widzenia snajpera, ale to nie jest aż... Snajper może zabić tylko jednego, nie? Tak, ale ma taką zasadę, że on, kiedy trafi i zabije kogoś, to wybieram ja, która konkretnie figurka schodzi, bo tak to wybiera normalnie Bartek. I tym samym, kiedy trafia na przykład do zespołów, które są dwuosobowe i zabije mu tego głównego ziomeczka, to cały zespół jest wyeliminowany. Czy taka jest zasada. Czy jakbyś strzelał, snajper będzie strzelał w snajpera takiego, który ma pomocnika i zabije snajpera, to pomocnik ucieka. Od razu go ginie, tak. Tak jest. Nic nie zostaje, wszystko... Dobra, czyli jesteś już przy tym, więc się widzimy jakby. Czy jeszcze nie dobiegasz? Jeszcze nie. Dobra. Żeby było jasne, to ich trochę odsunę. Dobra. Te żywopłoty są na tyle gęste, że zasada jest taka akurat z podręcznika, że w jednym calu jak się znajdujesz, to już przez nie możesz widzieć. O! Czarni. Dobra, to ja... Czarny charakter. Schwarz charakter. Podobnym akcentem jak Bartek użyję mojego spotera i wydam rozkaz moździerzowi. Moździerz ma jakiś zasięg, czy cały tak, moździerz ma 60 cali, a, czyli to jest dosyć dużo. Tak, zobaczcie, że to jest no, ponad w ogóle krawędź stołu, wychodzi mi ta linijka. I będę strzelał do twojej bazuki. Bazuka, która jest tutaj. Tutaj. Możesz pójść down. Nie, zaryzykuję. Masz, 10% chyba. Czyli pewnie trafisz, jak cię znam, więc... Na szósteczkę. Trudno. Uwaga. Jedynka. Też jedynka. Ale w kolejnej już na piątkę. Jak się nie ruszy. Bo trzeba się ruszyć minimum 2 cale, żeby to się wyzerowało. Tak jest. Szwarc, albo moja jednostka się musi poruszyć, albo jeżeli Piotrek postanowi przesunąć moździerz z jakiegokolwiek powodu, to również się to zeruje. Dobrze. To wiecie co? To ja może zagram sobie advance, czyli bieg i strzał tymi gostkami. I dobiegnę tutaj w 6 calach do tego żywopłotu. No i strzelę może do tych gostków. Jestem już przy żywopłocie. Więc co my tu mamy? Mam tak, raz, dwa, trzy zwykłe karabiny, czyli to są trzy pojedyncze kostki. Dodatkowo mam tutaj oficerka z MP40 i jesteśmy w 12 calach, więc on też będzie strzelał. I przez to, że ma MP40, ma dwie kostki. I jeszcze mam MG42, które ma 5 kostek. Normalnie miałbym 4, ale mam jako Niemcy zasadę, że dostaję jedną dodatkową kostkę na tą broń maszynową. I teraz tak, jakie zasięgi? Nie mamy dalekich zasięgów na rajflach. Myślę, że tutaj tak wszystko idzie na 4 plus. Tak, więc to idzie kara za ruch, czyli bo normalnie bazowe strzelanie, żeby kogoś w ogóle trafić, to jest 3. Jeżeli, 3 plus. Tak, 3 albo więcej, 3, 4, 5 albo 6. Jeżeli się ruszyłem, to mam minus 1 do strzelania. Do trafienia, czyli już na 4, więc te 3 karabiny będą miały na 4. Pistolet maszynowy nie ma kary za ruch, ale ma karę za zasięg, bo jeżeli jest odległość od jednostki większa niż połowa mojego dystansu strzelania, to mam karę minus 1 za strzelanie i on ma niewielki zasięg, więc to jest połowa, więc to też będą 4. I karabin maszynowy, który ma duży zasięg, ale jest po ruchu, też będą 4. Tak jest. Więc wszystko na 4. Jeżeli tylko jakakolwiek 4 wypadnie, to już będę miał hity i te wszystkie kostki, które wypadną na 4, 5 albo 6, będą potem rzucać na... Zadam pytanie, bo masz różne bronie, a rzucasz wszystkie kostki razem. To nie ma różnicy? Nie ma. Nie dlatego, ma, że nie to w tej chwili wszystkie te bronie mają dokładnie taki sam modyfikator do strzelania. Okay. I o tym, jak ta broń... O tym, czy moi żołnierze będą ginąć po trafieniach, decyduje nie żadna statystyka broni, jak to bywa w innych systemach, tylko decyduje jakby poziom wyszkolenia moich żołnierzy. Okay. Czyli może być to poziom wyszkolenia regular, czyli regularni, najzwyczajniejsi, regularna piechota. W tym przypadku jest to właśnie oddział regularnej piechoty, w związku z czym oni jakby są ranieni, zabijani, później na 4 plus. Czyli będę teraz dwa razy rzucał. Najpierw na ilość trafień, a potem na to, czy zabiłem, czy nie z tych trafień. Więc szukamy 4 albo więcej. No nie jest źle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć hitów. Teraz przez to, że trafiłem Bartka, on ja dostaję pin marker. Tak zwany pin marker, czyli znacznik przygwożenia, że jakieś tam kule nad nim świstają.
Czy kolesie po prostu skitrają się i tą. Z tym znacznikiem będzie mu troszeczkę trudniej grać, ale nie jakoś bardzo. I teraz tymi pięcioma kostkami... Z jednym to jeszcze nie ma, ale jak już są dwa, trzy, to już się pojawiają problemy. I teraz tym, co udało mi się trafić, rzucam na obrażenia. Czyli tutaj szukamy też czwórek, piątek albo szóstek. No i mamy trzech zabitych, z czego jest jedna szóstka i jest taka zasada, że jeżeli wypadnie szóstka, to ja mogę jeszcze raz rzucić tą kostką. Jeżeli jeszcze raz wypadnie szóstka, to jest taki lucky shot i wtedy ja wybieram, który Tak jakby snajper strzeli. Więc szukam szóstki, nie ma, więc Bartek wybiera sobie trzech losowych ziomeczków, jakich chce. Ja wybieram zwykłych z rifle. Czyli jak są trzy trafienia, z czego jeden na szóstce, to ginie dwóch i do tego trzeci rzucasz sobie i ewentualnie możesz go wybrać. Mogę szukać, tak. Dobra. Może to nie jest jakiś dodatkowy... To się nazywa fachowo exceptional damage. Exceptional damage, tak. Znowu moi ziomeczkowie. On tutaj mnie trochę chce podchodzić z tej strony. I rozumiem, że teraz, przepraszam, jeszcze zostawiasz kostki przy oddziałach. To znaczy, że już tym oddziałem się w tej rundzie ruszyłem i w tej rundzie już nim nie mogę zagrać. Jasne. Wiecie co, ja może... Aha, mam jeszcze snajpera. I teraz przez to, że on ma jednego pina, mogłem mu snajperem strzelać jeszcze raz i spróbować jeszcze dać jednego pina, co by spowodowało, że już będzie mu trochę trudniej grać. Więc może tak zrobię, że snajperem strzelę do tego oddziału jeszcze raz. Snajper ma tylko jeden strzał, ale nie obchodzą go żadne ujemne modyfikatory, żadne osłony, żadne małe oddziały, ani nic z tych rzeczy. Tak, znaczy kiedy strzela ze snajperki. Tak, żeby strzelić ze snajperki, on musi mieć wydany rozkaz fire, nie może mieć rozkazu advance, czyli ruch i strzał. Tak. Zawsze musi być stacjonarny. Dokładnie, więc teraz wystarczy, że wyrzucę trójkę, żeby mieć już hit. I pudło, wypadła jedynka. Nic się nie dzieje. Nie ma rzutu na kolejną jedynkę, że mu się zacięła broń? Nie. Dostałem zieloną kość, wyciągnąłem. To ja sobie w takim razie postrzelam z karabinu maszynowego do tych chłopaków tutaj za żywym płotem. Okay. Myślę, że jedyny modyfikator to będzie minus 2 za osłonę. Tak jest. Bo dalekiego zasięgu raczej nie masz. Bo mówiliście, że przez żywy płoty nie widać, ale ponieważ oni są w metrze, czy w calu od tego, to już ich trochę widać. Już ich widać. Czyli on widzi jakie cienie i po prostu strzela tam na... Oni mogą strzelać, oni wtedy widzą i mogą strzelać, ale również ja mogę do nich... Jakiś modyfikator za to jest, że strzelasz przez krzaki? Tak, minus 2, czyli w tym przypadku będę trafiał na piątkach. Ewentualnie mógłby być daleki zasięg, ale Bartek jest na tyle blisko, że nie ma kary za daleki zasięg. I mój karabin maszynowy ma 5 strzałów. Bo modyfikatory się kumulują, tak? Tak. Najwyższych dram. Czyli 5+. Na 5+. Szukamy piątek, nie ma piątek. Wszystko poszło po krzakach. Wszystko poszło po krzakach. Tylko listki pospadały. Znowu. Muszę się zająć tym karabinem. To wykurzę za bardzo. Możemy wydać rozkaz advance. Gdzie jest advance? Naszemu Shermanowi. I on sobie podjedzie, on może się ruszyć z 9 cali. Na zyskanie od was, więc ale on się chyba nie będzie ruszał aż całe 9 cali. I w ramach tego ruchu może obrócić się raz do 90 stopni. Aż tak, czy nie ma takiego swobodnego? Nie. No. Tutaj chodzi mi tylko o to, żeby podjechać sobie trochę bliżej i tak, żeby ostrzelać tego pana. Spoterka mojego, twojego, żeby spróbować go wyeliminować. Będę strzelał z dwóch karabinów maszynowych, z karabinu maszynowego w kadłubie i z karabinu maszynowego w wieży. Czyli będę miał 10 strzałów. Taki zasięg chyba, co? Zasięg i tak będzie 6. Wszystkie po szóstkach. Jeżeli suma modyfikatorów jest większa niż 6, no to fizycznie nie jest to możliwe, żeby wyrzucić na 6-oczkowej kości 7 albo 8. Więc w tej grze jest taka zasada, że jeżeli ta suma modyfikatorów, niezależnie jak bardzo, przewyższa 6, to się rzuca tak zwane szóstki po szóstkach, tak na to mówimy. 6 na 6. Czyli jeszcze, trzeba wyrzucić szóstkę, a potem jeszcze raz szóstkę, żeby... W Warhammerach kiedyś tak było, że jak się trzeba było 7+, wyrzucić się rzucało 6 i 1, 4, 5, 6. No tak, a tutaj zawsze, żeby to trafić, to ten drugi rzut również musi być szóstką. Okay. Jest jakieś prawdopodobieństwo, ale nie jest duże. Nie ma szóstek. Nie ma ani jednej szóstki, nie ma nawet... Żadnej szansy. Jest jednak zbyt trudnym celem. Tak. Ponownie. Zieloni. Dobrze, to ja w takim razie spróbuję wydać rozkaz run mojemu transporterowi opancerzonemu. O, co przy transporterze? Przy pojazdach robi run? Dwa razy dalej może coś? Tak, on ma normalnie... Nie, on ma zasięg taki sam jak czołg, tak. Ale może się dwa razy obrócić. Tak. A, okay. Kiedy robisz mu advance, więc, a run jeden więc raz. Więc on się na advance się rusza. 9 cali na ranie, 18. Tak. Czyli taki...
Jak to się nazywało w 40? Flatout, tak? Taki flatout, tak, dokładnie. To jest taki flatout, który mnie zabierze gdzieś... Który mnie zabierze gdzieś tu. Na Akademii Pana Kleksa. I po nim już nic nie możesz robić, tak? Nie. Po tym jedzie zbyt szybko, żeby celowanie było możliwe. Tak, no i też nie możesz wysiadać po ranę. Nie, nie. Znowu zielona kość. Mi jeszcze został medyk, dowódca i bazuka. Przesuniemy po prostu tego dowódcę rozkazem advance, żeby był bliżej tego oddziału, który już ma na sobie ten pin marker. Dlatego, że dowódca w zasięgu 6 cali daje bonus do morale. Ja teraz będę musiał przed wykonaniem jakiejkolwiek akcji tym oddziałem, ponieważ oni już mają na sobie pin marker, będę musiał zdać test, tak zwany test rozkazu. Z modyfikatorem pewnie? Tak, z modyfikatorem ujemnym za pin, ale ponieważ przesunę sobie dowódcę, no to dopóki on będzie w zasięgu 6 cali, to on będzie z kolei dawał modyfikator dodatni. Czyli się będzie niwelowało. Więc to się będzie niwelowało, a nawet będzie dawał... W takiej sytuacji on nawet im jeszcze trochę polepsza, dlatego że ten dowódca, porucznik daje plus 2. Czarni. Dobra. Ja się ruszę tym oddziałem i zrobię nimi advance, żeby móc wejść w las, bo w te tereny takie jak las albo pola nie można po nich biegać, więc zawsze trzeba wchodzić w nie tym ruchem, żeby się idzie i się strzela. Więc teoretycznie mogę na kogoś strzelać, ale chyba nikogo tutaj nie zobaczę z tego lasu. Słuchajcie, czy jakoś stąd widzę? Nic nie widzę. Uważaj, bo sobie zrzucisz tą taskę. Więc po prostu kończę mój ruch tutaj. Kość zielona. Właśnie widzę, że dostałem komentarz na Instagramie, że sztos makiety są. Dziękuję. Good job. To co? Ja tutaj również przesunę medyka trochę. Może tym razem rozkazem run, żeby on zapewniał wsparcie. Tu niestety oni zostali ostrzelani, zanim medyk za nimi nadążył. A skąd jest mata, tak się zapytam jeszcze? Z playmaty.pl. Playmaty.pl, okej. Też bardzo fajna soczysta taka, ładnie wygląda. Jawol. Czy w tym scenariuszu punkty się zlicza na koniec, czy za samo, za sam fakt? Bo już nie pamiętam. Nie, no chyba na koniec, więc potem się zliczyłem wszystko. Dobrze, wiecie co? Bartek tu będzie chciał flankować z tej strony. To dobrze byłoby się trochę zabezpieczyć na tę okazję. Przez te ruiny nie widać, tak? No tak, dense terrain. Dense terrain. Ty, a zapomniałem o tym, bo czołgi po dense terrain nie mają kary spowolnienia. Nie. One jeżdżą normalnie. Z kolei i half-tracki też, bo mają gąsienice. Kołowe. Kołowe nie mogą wjeżdżać na gęsty teren, z tego co pamiętam. Wiecie co? Powiem szczerze, że ja zawsze się i tak pojazdami staram trzymać otwartego terenu, więc nawet nie jestem pewny, jak to... Tutaj trochę sztuk z tego powodu, że jest na drodze, mogły się ruszyć szybko i wykonać jakiś sprytny manewr, ale tam mi zaraz wyskoczy ten bazuk. Dobra, to wiecie co? Ja może się ruszę tak profilaktycznie tym transporterem, czyli 9 cali mogę się ruszyć i zrobić 2 obroty, więc... Czy obrót możesz wykonać przed ruchem? Tak, tak. Tak, w dowolnym momencie. Tutaj wykonam jeden ten obrót. Czyli 2 obroty do 90 stopni, tak? Czyli tak jak teraz się ruszyłeś, to już jest jeden twój obrót, tak? Tak. Tak, to jest mój jeden obrót. Zrobię jeden ten obrót 90 stopni, tak, i pojadę 9 cali sobie tu. I zrobię jeszcze na koniec jeden obrót tutaj. I to tyle. A jak bardzo jest ważny ten facing pojazdu? Bardzo. Ważne, bo jeżeli bym zaczynał grę i bym był odwrócony tyłem, to bym stracił 2 obroty na to, żeby w ogóle odwrócić się w stronę, w którą chciałbym pojechać. Jasne. I to by mnie dosyć mocno ograniczało. Poza tym, to też ma znaczenie, jak ktoś do ciebie strzela, bo jeżeli strzela do ciebie z boku albo z tyłu, to jest ci łatwiej zabić w tym. Czyli no, słabszy pancerz jest, okej. Tak. Dobrze, bo jazdy się cofają wolniej niż jadą do przodu. No i broń zamontowana w pojazdach ma również swoje, że tak powiem, facingi, tak? Czyli... Kąty strzelania. Kąty strzelania, dokładnie. To jest to kapitan i ten oddział, tak? Zostałem się kapitan, oddział, jeden oddział, który mam w pojeździe i czołg. I jeszcze ten karabin maszynowy. A to nie traktujesz tego oddziału jako całości z pojazdem na razie? Nie, bo osobno mam kostkę na nich i mógłbym teoretycznie na przykład teraz wysiąść. Aha, okej, okay, no tak, ma to sens. Ma to albo sens. Mogę im dać rozkaz, żeby zostali w pojeździe. Ja póki co zagram moim karabinem maszynowym i dam mu rozkaz ambush, czyli zasadzka. Co znaczy, że mogę go użyć w każdym momencie, kiedy Bartek by mi wbiegł w pole widzenia. Tak.
tutaj mamy, co my tu jeszcze mamy, w zasadzie niewiele, więc ja po prostu profilaktycznie bazuką wykonam rozkaz dał. Dał, na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek, tak jest. Dobra, ruszę się na razie oficerkiem po prostu, po polu advancem. 6 cali. Kolejny moment, w którym musisz podjąć decyzję. Kłocze, nie mówię tak, no. Coś z tym czołgiem trzeba zagrać. To zrobię advance z tym czołgiem. Po drodze mogę się ruszyć 18 cali. Z jednym obrotem. Stojadę tutaj. I strzelę. W to. Widzę to. Którędy? No tutaj. Okay. Będę strzelał w ten budynek, w którym się schował Bartek, z mojego działka. A mierzy się z jakiegokolwiek punktu na pancerzu? Nie, z, znaczy on ma po prostu z przodu chyba 90 stopni. Chyba się mierzy z centralnego punktu. Nie, mierzysz od końca lufy. Od lufy. Widać. Więc mam jeden strzał. Jestem po ruchu, mój zasięg to chyba, nie wiem ile. Tego działka, żeby się upewnić. Czekajcie. Na pewno przynajmniej jest 72. 72, bo to jest heavy AT gun, więc chyba raczej nie będę miał takiego zasięgu. 72. Nie masz. Czyli na 66 masz blisko. Do ruchu jesteś po prostu. Okej, okay, więc strzelam na czwóreczkę. Mhm. 2. Więc pudło. Coś nie trafiacie w tej grze za bardzo. Aha, jeszcze mogłem strzelać z karabinu maszynowego, ale i tak nikogo nie widzę. To spróbuję strzelać, zapomniałem o tym karabinie. Strzelam jeszcze z karabinu maszynowego do twojego spotera, który tam jest za tym dołem. 36 cali. Będzie. Dlatego, że pojazdy mogą sobie dzielić, jeżeli broń nie jest zamontowana jakby koaksjalnie, czyli nie jest to działo, które ma sprzężony jest, karabin maszynowy, to pojazdy mogą dzielić ogień. Czyli karabin maszynowy może strzelać w inny cel, działo w inny. Dokładnie. Daleki zasięg, po ruchu. Small unit down, szóstki po szóstkach, 6 no, kości. Małe prawdopodobieństwo, ale zawsze jakieś. Nie ma ani jednej szóstki, nic się nie dzieje. Skoro masz szansę strzelić, to lepiej strzelić, nie? Jasne. Zielona kość. Mój oddział w transporterze, ponieważ transporter jechał bardzo szybko, to ten oddział nie jest w stanie w zasadzie nic zrobić, oprócz tego, że siedzą w transporterze, więc dostają rozkaz down. Gate. Czyli kładą się na podłodze pojazdu, czy...? Nie, to znaczy, po prostu, że zostają w pojeździe. To po prostu oznacza, że nic nie robią, ale no muszę im tą kość przydzielić, dlatego że nie może być niewykorzystana. W tym przypadku ona nic nie robi po prostu. Tak, jakąś, tak? Ona nic nie robi. Oznacza tylko, że już aktywowałeś ten oddział, tak? Tylko tak. Moje dwie ostatnie. Co tam mi się zostało jeszcze? Dwie. Jedną mam na oddział, a drugą mam na co? Właśnie. Chyba trzyma się po czołgu, a nie. Na oddział w samochodzie, znaczy w transporterze. Aha, bo ty mi się szemszałem. Tak, więc ten oddział, który jest w transporterze, dostaje kostkę down. Zostawiam sobie, żeby wiedzieć. Natomiast tymi kostkami... I teraz mam zagwozdkę, bo jestem w dosyć dobrej pozycji. Ty masz jednych ziomków w domu, innych masz w pojeździe, a drugich masz tutaj. Okej, okay, ja robię nimi advance i po prostu przechodzę przez ten żywopłot tutaj. I to koniec. Masz jeszcze oddział w transporterze. Tak, im dałem down. Okej, okay, czyli to jest koniec pierwszej tury. Policzasz jakoś punkty, tak? Bo teraz rozumiem, że policzasz punkty za to, które ćwiartek. Ale to na sam koniec gry. Aha, czyli na koniec... Bo gramy 6 tur i na sam koniec wtedy zliczamy. Dobra. Czyli co, zbiera się teraz kostki i przygotowujemy się do drugiej tury. Czarni. Moździerz. Fire na piątki. Tego twojego bazuka. Idziesz down? Polecam. Nie, dlaczego? No bo wtedy najwyżej tylko zginą. Jeden. Najwyżej zginą obaj. Dobra, czyli piątka albo... Znaczy tak, piątka albo szóstka, żeby był hit. Hit. No obaj. No i teraz on dostaje dwucalowym pociskiem. Tutaj mamy taki specjalny przymiar. I to jest ten zewnętrzny okrąg dwucalowy, on na pewno obejmuje dwóch, bo to się tak przykłada, jakby nad armii patrzysz, ilu ziomeczków jesteś w stanie ten tak jak złapać, kiedyś w starym Warhammerze też były te takie templatki wybuchów. Więc on na pewno jest teraz złapany. Znalazły nowe życie chyba właśnie w... W Old Worldzie, w Legions Imperialis i tak dalej. Ten moździerz, którym go trafiłem, ma +2
obrażenia, czyli do tego wyniku, który wyrzucę teraz, jeszcze doliczam dwa punkty. Więc jeżeli on jest regularny, to by już ginął na dwójki, a jak weteran, no to będzie ginął na trójki. Wydaje mi się, że tutaj są raczej... A, bo akurat bazooka jest weteranem. Okej, okay. Czyli teraz szukam trójki, czwórki, piątki albo szóstki, żeby ich zabić i dwóch zginęło. Czyli zginęli. Bartek traci kostkę i to, czego się najbardziej obawiałem, jeżeli chodzi o ten czołg. Póki co. Czemu obawiałeś się bazooki? Działo jest mocniejsze. Chyba masz taki sam. A, masz chyba plus 5. Wyciągnij jedną kostkę. Proszę. Czyli już mamy... Wyciągnij albo... jedną kostkę i wyciągnął mi jedną. A, dobra, trzymaj ją w sumie sobie, bo to się punktuje. Dobra, to ja będę sobie to odkładał. Okej, sorry, myślałem, że miał wylosować ci kostkę i wlosował idealnie. Bo ja jakby tracąc oddział, tracę również tą kość odpowiedzialną za ten oddział. I on się od razu wyjmuje, żeby leżała sobie z boczku. Tak, i ty żeby... za to dostajesz punkt zwycięstwa, tak, bo zabiłeś. Jedna kostka to jest jeden punkt dla mnie już teraz. Dobrze, to ja co ja tutaj mogę zrobić? Mogę spróbować też strzelić z moździerza, tym bardziej, że widzę twój transporter. Mhm. A tam taki, taka bomba w transporter byłaby całkiem spoko. Czyli widzę, że pierwsza tura, spędziliście pierwszą turę na ustawianiu się i zajmowaniu pozycji i teraz będzie już trochę więcej. Tak. Teraz już idziemy na bitkę. Natomiast ja chyba chciałbym skorzystać ze zdolności mojego dowódcy. Okej. Okay. Czyli on ma tak zwaną taką zdolność snap to action. Mhm. Kiedy aktywuję dowódcę, mogę w tym przypadku tego lepszego porucznika aktywować jeszcze dwie jednostki, które są w 6 calach od niego. Czyli teraz wyciągasz jeszcze dwie moje kości z worka. Bo ty masz tego lepszego porucznika, tak? Tak, tak. To jest ten first lieutenant. First lieutenant. Więc w 6 calach dwie jednostki, będzie aktywowany porucznik, będzie aktywowany karabin maszynowy i ten oddział piechoty. Mhm. Więc i teraz kolejność jest dowolna, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Okay. Czyli z tych trzech jednostek wybierasz sobie, czy... Tak. Czyli przypisuję jakby rozkazy. Tak, bo jeżeli twój oficer jest na tyle blisko jakiegoś oddziału, to możesz od razu wziąć sobie kostki za ten unit, który jest w obszarze aktywności oficera i bezpośrednio nimi zagrać. Tak jest. Czasem się opyla, no. A czy ten marker pint się zdejmuje kiedykolwiek, czy...? I to właśnie teraz do tego dojdziemy. No ja teraz będę aktywował po kolei, więc najpierw aktywuję karabin maszynowy rozkazem fire w tych panów. A ja pójdę down nimi na szóstki po szóstkach. Mhm. O! Dobrze, że to zrobiłem. Nic tym razem. Pójdziemy tymi panami teraz aktywując ich, ponieważ oni mają na sobie jeden pin marker, muszę zdać test rozkazu. Robię to w ten sposób, że ich poziom morale jako regularnej piechoty to jest 9. Każdy pin marker, który mają na sobie, to jest minus 1, czyli w tym przypadku mają minus 1, czyli mają 8, ale ponieważ w 6 celach jest dowódca, ten first lieutenant, to mają od niego plus 2. Czyli musisz rzucić mniej lub tak. Liderkę. 10 lub mniej. Tak. No i git. Ten nawet to jest bardzo dobry wynik, bo dwie jedynki to jest taka zasada lucky shot, że możesz jeszcze więcej tych pinów zdjąć, tak. Ale jak ma jeden... Mam tylko jeden, więc to nie ma znaczenia, natomiast gdybym miał więcej, to w przypadku dwóch jedynek zdjąłbym D6 plus jeden pin. Tak, czyli okay. Jak wypadnie Snake Eyes. A jak się wtedy rzuci na przykład dwie szóstki, to jest jakiś negatyw? To jest fubar, tak zwany. I dorzucasz wtedy, sobie D6? Tak, wtedy masz albo friendly fire, że strzelasz do najbliższego swojego oddziału, friendly, aha, albo uciekasz, albo panika i uciekasz. Tak. Czyli podbiegasz sobie na razie tutaj. Tak. Tutaj nawet większość będzie w 6 calach. Tak. Ten będzie w 6, będzie. Ten będzie w 6, będzie. Czyli w zasadzie tylko ten na końcu. Ten nie strzela, bo jest za daleko od żywopłotu i ten również nie. Dobra. Co my tu mamy? Mamy tak, pistolet maszynowy. Mamy para. Ręczny karabin maszynowy bar i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć rifle. Bartek przez to, że gra Amerykanami, ma taką specjalną zasadę, tak. Że nie ma kary po bieganiu, bo oni mieli takie karabiny fajne, a i to tam, tak, to się nazywa, zasada jest Amerykanów Fire and Maneuver i mówi po prostu, że po ruchu piechota amerykańska, która strzela z rifles i Browning Automatic Rifle, nie ma kary. Tak, więc... Jedyne modyfikatory, jakie masz ujemne, to twarda osłona i down. I down, czyli miałbyś wszystkie po szóstkach. Ale mam plus ale jeden. Ale masz plus jeden, bo jesteś w 6 calach, a jak tak. Jesteś w 6 calach, to masz plus jeden, bo, ze względu na bliski zasięg. Czyli na szóstkach. Czyli szósteczki.
Ale nie wszystkimi chyba. Nie wiem, czy ci też są w 6 calach? Zobacz. Wiesz co, wydaje mi się, że mierzyłem i byli. No, mogę zmierzyć jeszcze raz. Chyba ci dwaj ostatni chyba już nie są. Może ten jeszcze, ale ten ostatni chyba już nie. To jest twoja decyzja. Dawaj, bez tego jednego. No ten to w ogóle nie strzela. A ten w ogóle nie strzela. To jest za daleko od żywopłotu. No to temu daj, że ma daleki zasięg. Czyli jeden rifle. Jeden rifle, masz szóstki po szóstkach, a resztę można. Uj! Jest hit. Szóstka, no, więc jeden dostał. Jeden ma 6 po 6, jest szóstka. I nie. Czyli jest pin i teraz... To są regularsi. Regularsi, więc czyli na 4 plus. Nikt nie skinął. Ale spinowani są, więc będzie mi tak, trudno. Dostaję jednego pina. Jeszcze masz ruch oficera. Ja jeszcze mam ruch oficerem, dokładnie. Oficer zrobi sobie... przy oficerze mam advance, ale w zasadzie zastanawiam się... Oficer wejdzie sobie po prostu w cover. I też strzelę do tych... Jest oficer z pistoletu jakiegoś? Nie, oficerowie mają normalnie rifles. M1 Garandy, tak? Ci mają akurat M1 Carbine, ale na potrzeby gry nie ma to różnicy. Mhm. Jestem w 12 calach, więc... Tylko wiesz, bo tu masz, nie wiem, czy ten jeden cal, nie jesteś za blisko. Mam, spokojnie. Okay. To chyba... No dobra, to dawaj. Ty i tak byś miał szóstki po szóstkach, nie? A czemu możesz być za blisko swoich ziomków? Nie, no dlaczego szóstki po szóstkach? No piątka chyba, bo masz tylko... Down. A, bo ty jesteś down, no to... Kiedy nie możesz jakby strzelać przez swój przyjacielski unit. Musi być minimum jeden trafienia? Cal odstępu. Koniec? Tak. Gitarka. Deutschland Uber Alles. Przez to, że pozbyliśmy się tej bazuki, to czuję się trochę pewniej, żeby zagrać coś tym czołgiem. Więc robię advance. Mogę się rzucić 18 cali, więc zrobimy tak. Ruszę się tutaj z jednym obrotem. Nie. I będę strzelał z działa do twojego half-tracka, a z karabinu do nich, bo mam 360 degree. Więc może zaczniemy od tego karabinku maszynowego. Czyli jestem tylko po ruchu. Nie masz coveru, dalekiego zasięgu nie ma, więc cię trafiam na czwóreczki. Show me what you got. 2, 4, 6 kostek. 3 hity. I szukamy czwórek, tak? Nie, to są weterani? Regularnie. Czyli na czwóreczki ginął. Jeden zginął. Stajesz pin. No i teraz spróbuję strzelić z mojego działa przeciwpancernego w ten pojazd. Chyba też nie ma dalekiego zasięgu, bo ma 36 cali i połowę. Więc mam tylko karę po ruchu, więc cię trafiam nim. Na czwóreczkę. No zobaczymy. 2, pudło. Ale high velocity przeleciało, myślę, że się mogę trochę wystraszyć. Bez wątpienia. Świsnęło im nad głową. Jak w tym, w Fury, jak oni atakują to działo właśnie, które... Tak, no tą linię drzew robią. Kurde, na te pociski. Fajnie to pokazali, że świstają te pociski, nie tam... Twój. Co ten spotter tam widzi? Widzi ten twój pojazd. Widzisz chyba pojazd, tylko ci są tak już za tym. Tak, ci są już tak, ewentualnie Stug, Sniper. Nie, Snipera nie widzę. Więc tylko zobaczymy, strzelę w pojazd. A co mi tam? Na szósteczkę. Hit! Proszę bardzo. Masz czyli plus tak, dwa peny, plus jeden. Jeden od góry jeszcze. No bo masz mortar ma 2, high explosive. No tak. I dostajesz plus 1 jeszcze od góry. Czyli plus 3. Ty masz pancerz 7. A nie. Ja mam 9, kolego. Na Hanomagu? A, bo strzelasz w Hanomaga? Tak. A, ja myślałem, że strzelasz w czołg. Nie, w Hanomaga, przepraszam. O, to niedobrze, bardzo niedobrze, no. 7. 7. Czyli... Ja mówię się, że ja mam 2 plus 1 za... 3 dostajesz, masz plus 3 do tego, więc musisz trafić...
czwórka. 4 plus 3 to jest 7, czyli 7. Tyle, ile było potrzeba. Mhm, ale mam plus 1 teraz na rzucie na uszkodzenia, bo jesteś open top. Jeżeli z moździerza, z broni takiej HE odłamkowej trafię w pojazd, który jest open top, czy nie ma dachu, to dostaję plus do przebicia pancerza, ale dostaję też plus 1 do rzutu na to, co się stało, więc dwa razy. Nie, zauważyłem po prostu, że liczy się to dwa razy, chciałem się upewnić, że... 1 plus 1 to jest 2, czyli unieruchomiony. Będę dostawał dodatkowy pin, ale powinien się teraz rzucić jeszcze na ilość pinów. Mhm. High Explosive dwucalowy to jest D3 pinów. D3. Oj, 3 plus 1 to będę miał 4 piny. Poczekaj, bo to są 4 piny dla pojazdu. I 4 piny dla piechoty. I 4 piny dla piechoty. No grubo. No. Tak, przez to, że mój pojazd został unieruchomiony już niestety do końca gry, mam obowiązkowo zasadę, że te ziomeczki, które były w środku, muszą z niego wyjść i na to rzucałem kostką. I ten wynik, który wypadł, w calach oddaje, w jakiej odległości od pojazdu mogą wyjść. Wypadło 3, więc do 3 cali muszę się tutaj przetransportować, więc tu sobie zaznaczę. Tu jest reszta tych kostków. I ten pojazd już nie da się go naprawić? Nie. On już do końca gry niestety nie będzie mógł jeździć. Nie ma żadnego Tech Marina, który podejdzie. Póki co jeszcze takich zasad nie wprowadzili, chociaż biorąc pod uwagę, że w kolejnych dodatkach pojawiają się coraz bardziej wyspecjalizowane jednostki, to może kiedyś wprowadzą jakiś oddział mechaników polowych, którzy... Jęks. Czyli jak pojazd, mówiłeś, że jak pojazd robi advance, to można wysiąść później, tak? Okay. To ja w takim razie zrobię tym pojazdem advance. On mnie zabierze na dystans. Mogę sobie pojechać 9 cali i 2 pivoty. Tak, no. Czyli mogę się obrócić. I jeszcze będziesz mógł strzelać, tak? Tak. Z pojazdu, a wkładka też będzie mogła strzelać? Nie. Wkładka niestety nie strzela. Nie ma czegoś takiego, że wkładka strzela sobie? Nie, wkładka może jedynie strzelać tym dodatkowym karabinem z tyłu. Bo jeżeli by nikogo tam nie było, to już nie może. No tak. Znaczy, a ponieważ karabin jest na tył, no to chociaż może w takiej sytuacji bardziej mi się opłaca ustawić w drugą stronę i strzelać z... oddać 5 strzałów do ciebie, a nie 3. Masz 180 stopni, tak? To jest weteran, regular? Ten spotter? Tak. Regular. Bo mógłbym w takim razie pojechać po prostu tak i tu zamiast zrobić pilot w tą stronę, zrobić w tą. I strzelać z karabinu z tyłu, który ma więcej strzałów, zwiększając swoje szanse na trafienie go. No możesz. No ale jak później się będziesz wycofywał tym pojazdem, nie? No właśnie. Trudniej jechać. Już zdecydowałem, że robię w tą stronę, więc... Czyli z tego ciężkiego karabinu ma tylko 3 strzały? 3 strzały. Ale one mają dodatkowo plus 1 penetracji, gdybym je trafił. Jest 6 cali? Jest. Czyli jesteś po ruchu, small unit down, ale jesteś plus 1, więc na 6. Nie ma hitów. No to co? To jak się wysiadało? Advancem? Advancem albo ranem. A można bym strzelać? Tak, no. Czyli teoretycznie mogę wysiąść i strzelać? Chyba nawet mógłbyś podbiec do mnie na walkę wręcz. Wtedy miałbyś największe prawdopodobieństwo, żeby mi coś zrobić. Od razu po wyjściu z pojazdu chyba nie mogę. Nie? Nie. Właśnie chyba nie mogę asaltować po wyjściu z pojazdu. Chyba tak. Muszę wysiąść adwensem, strzelić i ewentualnie w następnej turze mógłbym coś tam próbować zrobić. Żeby nie było to jeżeli rozstawiam ich tu, to zakładamy, że oni się widzą, czy muszę jakoś kombinować? Nie, no chyba się widzą normalnie. Zapytaj się. Wejdź tam do niego lepiej. To będzie fair. W sumie chyba częścią i tak będę musiał tam wejść. Ale to będziesz mnie widział karabinem maszynowym. Taki jesteś cwany, co? Nic nie mówię. No wejdź tam, no. Gostku. Nie zaprzeczam, nie potwierdzam. Tak mnie będziesz widział tym karabinem maszynowym, bo to nie ma tak miejsca, żeby wszystkich... No tak, będziemy jakiś tam coverek. Będę miał cover co najwyżej. A z tego? Bo jeżeli ja widzę mniej niż połowę jego oddziału, to z automatu ma hardcover. No to na pewno będzie widziany. Zobaczymy, czy mi się uda zabić tego spotera. No, masz dużą siłę ognia, masz bliski zasięg i nie masz kary po ruchu. No tak. A ty jesteś downy small unit, czyli szóstki, ale mam plus jeden. To piątki. O, to mi go sprzątniesz prawdopodobnie.
Czy wszyscy są? Ale jego zadanie już zostało zrealizowane, zabił. Ten nie jest w bliskim zasięgu. Ten jest. Ten nie jest. Mhm. Czyli ile to masz? Raz, dwa, trzy, cztery, 11. pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem rifli. Aha. Plus dwa z Tomigana. Plus cztery z barów. Jajku, to za siła ognia. Osiem rifli, jeden, dwa, trzy. Koleś tam zdechnie. Siedem, osiem. Osiem rifli na pionkach. Mhm. Jest hit. Dwa. Dwie szóstki, dwa hity. Dobra. Cztery strzały z barów na piątkach. Okej. Dwa hity. Dwa hity i dwa z pistoletu maszynowego. Tak. Nie ma. I, teraz i ten jeden rifle na szóstce. Aha. Nie. Nie ma. No i ginie na czwóreczkę. Dead. He's gone. Ale nie tracę kostki, ponieważ oni współdzielili. Bo oni współdzielili kostki. Tylko po prostu teraz. Czyli teraz moździerz, który jest. Gdzie on jest? Za górą. A za górą? Będzie musiał się gdzieś przestawić. Bo tylko z line of sight może strzelić. Tak. Czarni w końcu. No dobrze, tutaj niezła pożoga się zadziała po tym trafieniu z moździerza. Mogę snajperem strzelać do nich. Mhm. Mogę też snajperem strzelać do nich i dać im jeszcze. Ale snajperem. Czy snajperem, jak to jest ze snajperem? No. On jest team weapon, czy nie? Tak. Ale nie jest fixed. Nie, okay. Nie. On może biegać, skakać. Nie, ale chodzi mi o to, że... Nie, nie, on się nie musi obracać. Nie musi się obracać. Nie. To ma tylko to. Pytam, bo ja jeszcze nigdy z sniperem nie grałem. Aha, tak? Czyli jak wejdziesz do budynku, to tak jakbyś wszedł tutaj do budynku, tak? Znaczy, to są ruiny, to nie jest budynek, więc okay. Tutaj nie mamy jakby... Mamy jedynie piętro, ale nie ma tej zasady, że z okien strzela, bo traktujemy to jakby mógł strzelać z każdej ze stron. Ja zrobię advance na razie tymi gostkami. Więcej tą armię komuś pożyczam do grania, niż mówię. Ja jeszcze nie grałem, a to już jest ich druga bitwa, odkąd ona do mnie trafiła. Tak? A kiedy jeszcze z nimi grałeś? W zeszłym tygodniu, jak graliśmy w Vanguardzie, to grałem z... Czy co, pomalowałeś i jeszcze nie grałeś nimi? Ja ich nie malowałem, malował ich Piotr, dlatego są tacy piękni. I po prostu to było, że tak powiem, commission. Work. Mission work, tak. Znaczy tak, Bartek teraz gra ziomeczkami, którzy byli mi bliscy. Ale cieszę się, że dziś mogę jeszcze raz z nimi zagrać, bo dobrze wspominam tą armię. Okej, okay. Będę strzelał do ciebie. Mhm. I tu będzie dużo strzałów. Tak, i nie ma kar po ruchu, więc tak, jest tylko za cover. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 kostek. Jacie. I teraz tak, ten w 6 calach, ci są w 6 calach. Ta piątka jest w 6 calach. Dodatkowo. Okay. Czyli... Więc ta piątka trafia na czwórkach, a reszta? A reszta na piątkach. Czyli ilu masz 10 strzałów na czwórkach? Okej. Okay. 6, 8, 10. Mhm. A reszta na piątkach. Tak, tak, i 6 strzałów na piątkach. Kurczę, ale zginął. No tutaj się czeka, nie są masakra. Czyli tutaj czwóreczki. Tak, Piotrek skoncentrował swoje siły tak, że raz, tutaj dwa, trzy, siła ognia. Cztery hity. I teraz to na piąteczki. I jest jeden hit, czyli 6 strzałów i giną na czwóreczki. Tak, tak jest. Czyli już dostają pina. A, i tylko jeden zginął. Tylko jeden zginął, ale masz dwa piny. I zginął tylko jeden, co jest... Zaskoczeniem. Zaskoczeniem. No tak dużą ilość strzałów. No oni mieli dużo strzałów, mają karabinki fajne. Mm-hmm. Z dobrym zasięgiem i strzelają dwa strzały. Co zrobisz? Co mi zostało? A, to mi zostało. I czołg. I czołg. No. I medyk. Ten medyk biedny w ogóle... Medyka. No do czego jest medyk, jak on tak sobie stoi sam? Jak on sobie tak stoi, to jest do niczego. To musi być blisko jakiegoś unitu. Jak jest blisko jakiejś jednostki, to wtedy jak ktoś ginie z tej jednostki, to mam jakby... Armor save'a na 6+. Feel no pain. Feel no pain na 6+, dokładnie. Ratuje zabitego. Przy czym on się słabo sprawdza niestety realnie w graniu, natomiast ja go lubię, bo jest... Amerykanie na każdy pluton mieli medyka wyznaczonego i jest tematyczną jednostką. Przy czym on powinien być bardziej z przodu, żeby cokolwiek robił. Tutaj został w tyle, nie zdaje egzaminu. Się wydaje, że jak już aktywowałeś ten oddział wtedy z kapitana, to on też powinien za nimi biec, żeby skoro oni idą tak do przodu, to żeby on tak, tam wspierał z nimi. Tak, powinien, natomiast to nie wyszło. Taki, to mówię ja teoretyk, nie? Ale nie, jest to słuszna koncepcja, tak właśnie powinno to wyglądać. Czy ja tu chcę coś zrobić z tym czołgiem? Chcę podjechać i strzelić od... Może tutaj sztukę tam...
No tak, tylko ten sztuk mi później będzie oddawał i właśnie nie wiem. No albo nie odda, zależy jak kostkę wyciągniesz, no. Słuchaj. Albo sztuk się jeszcze nie ruszał. Ruszał nie, ruszał się. No to ruszał. Widzisz, to już tej turze ci nie odda. A w następnej turze ty możesz zacząć od czołgu. Tak, ale jak znam życie, to w następnej turze jedną kostkę mniej, więc masz mniej, to jest o 10%. No tak, to fakt. Dobra, ja zagram na razie po prostu tak, że te chłopaki wyjdą z budynku i pobiegną. Przed siebie. Zajmujesz farmę. Tak jest, zajmuję farmę. Git, to losuję kolejną. Zieloni! Proszę bardzo. No nie. Dawaj ten czołg. Przedostatnia kostka. Dawaj ten czołg. Dawaj czołg? Dawaj czołg. Ale pomyśl, jak zabijesz mu czołg, to będziecie mieli po 9 kostek. Ale nie zabiję, zobaczysz co się stanie. Ja wiem co się stanie i to ja mogę to teraz zaprezentować. Tak? Możemy zrobić advance na czołgu. Aha. Pojechać 9 cali do przodu. Z jednym obrotem. Tu. Zrobić pivot. Tak, żeby stać przodem. I strzelić. Działa? Nie. Nawet cię nie widzisz. No właśnie. To jest taki ruch. Unfortunately. Unfortunately. A bo to działa, musisz widzieć. Tak. No, no, bez sensu. Znaczy mi się wydaje, że zdziała, widzisz jego prawy ten. Nie. Znaczy jego lewy, przepraszam. Nie ma. Możemy poprowadzić Nika, ale nie ma takiej opcji. Tutaj przestałem. Laser mogę wam dać. To co mam teraz zrobić? Czy zgadzasz się na cofnięcie tego ruchu, czy mam strzelać do swojego snajpera? Nie, no, strzelać do snajpera. Dobra. Strzelamy do snajpera z karabinu maszynowego i z odłamkowego pocisku. Heavy cover, small unit, odłamkowy. Bez nie masz dalej do zasięgu. Bo ty masz 60 cali chyba? Nie. Tak, 60 cali tak. Masz, więc jesteś na pewno bliskim. Heavy cover, small unit. Heavy cover, piątki. Small unit na szóstkę. Nie trafił i karabin maszynowy... Dlaczego na szóstki? Heavy cover. A, tak. 3 minus 3, ale to i tak nie ma trafienia. I tu będziesz miał szóstki, szóstki po szóstkach. Jedna szóstka, szansa będzie. Dawaj. Nic. Czarne. Dobra, snajper. Fire. Strzelam snajperkiem w twojego oficerka. Czyli tutaj gdzieś, tak? Oficerek jest przykitrany. Na trójeczkę. A to jest weteran? Tak. Czyli hit na trójkę. Pudło! Co za przykrość. Przykrość. To pewnie ta polska amunicja, którą robili więźniowie. Może tak. Sabotażowana. Sabotażowana, kurde. Czarni znowu, wiecie co? No tak, no dobrze, to spróbujmy w takim razie tym MG-42, będę strzelał od barka, ale mój kąt strzału jest w tą stronę, więc muszę się obrócić, więc będę już miał minus strzelania. Plus, minus 2 za górkę i jeszcze minus pewnie za daleki zasięg, więc wszystko po szóstkach. 6 kostek. Szóstka jedna jest. Czy będzie szóstka? Come on. Nie ma nic. Zieloni, twoja ostatnia. No i co tutaj teraz zrobić? Mogę spróbować podbiec medykiem, żeby ewentualnie jeszcze wspierać tych chłopaków, którzy i tak nie sądzę, żeby przeżyli następną turę. Ewentualnie mogę gdzieś medyka spróbować przenieść dalej. On dostanie oczywiście ran. I teraz tylko pytanie. Nie no, odpowiednio to będzie wykonane. Git. To teraz już trzymaję się zostałe ostatnie. Więc ja zagram oficerkiem. Advance. Przejdę przez. A! Tylko jak przychodzę, nie mogę strzelać. Tak. Okej. To dojdę po prostu sobie. Jak dojdziesz, też możesz strzelać, nie? Tak, dojdę sobie po prostu do tego. I będę strzelał do tych ziomków. Nie ma dalekiego zasięgu? Nie, jest, bo jest 18, czyli 9 cali, to jest daleki zasięg. Daleki zasięg, szóstki. Hardcover na szóstkę, dwa strzały. Zobaczymy, szósteczki. Nie ma. I tu mam jeszcze jednych gostków ukrytych w tych drzewkach. Co nimi można zrobić? No nic. No rusza się. Bo zajmują ci teraz czwartkę, tak? Tak, tam neutralną. Rusza się po prostu advancem. Tutaj kawałek.
A właśnie, zastanawiam się, dlaczego ty zabijasz tego spotera, ale on zajmował czwartkę Piotrkowi, nie? Więc nie, spoterzy nie. Spoterzy nie zajmują, nie, okay. Ale no to sprawia, że ten młodzież teraz będzie musiał ruszyć. Tak. I mój pojazd, ostatnia kostka, który jest immobilized, więc nie bardzo już nie mogę coś zrobić. To mnie widzę. Tutaj nie mogę też strzelać. A z pojazdu immobilized możesz strzelać po prostu? Mogę. Tak, mogę, ale już nie mogę ruszyć, więc nic nie mi robię po prostu. Idę down. To jest koniec. Trzecia tura, panowie. Tak, trzecia tura. Teraz ty będziesz losował woreczek. Tak jest. Czarny. Okej, okay, ja robię rozkaz z biurka. Rozkaz z biurka. Czyli tak zwany rally na tych gostkach, żeby co zgubić. A, z biurka, rozumiem, że z biurka robisz rozkaz. Z biurka robię rozkaz z biurka. Czyli... Na bazowym. Moje bazowe morale jako weterani to jest 10. 4. Tyle muszę wyrzucić, tylko mniej. Aha. Wypadło. Tyle i teraz tracę D6 plus 1 pinów. Tak jest. 6 plus 1, wszystkie piny tracę i w końcu mogę coś nimi zrobić. Czyli ilość pinów nie wpływa na test. Po prostu zawsze testujesz... Jeżeli wykonuję ten konkretny rozkaz. Mhm. Jeżeli bym robił jakikolwiek inny, no to już bym miało to wpływ. Okej. Okay. Jeszcze ewentualnie gdybyś szedł nimi down, to też nie robiłbyś chyba testu rozkazu. Nie robi się wtedy, no bo niezdany test rozkazu sprawia, że oni idą down. Tak. Ja bym mógł w sumie ci podbiec i się bić z tobą na gołe ręce. Tak. Tylko, że ty będziesz, przez to, że jesteś w osłonie, to będziemy rzucać jednocześnie wtedy kostki rozkazu. A ty masz ile tam ziomków? 2, 4, 6? Jak jednocześnie? Bo zasada, jak jesteś defensive position, to normalnie jakbyśmy się bili na pięści, to najpierw ja rzucam, potem ty rzucasz. A jak jesteś w osłonie, to rzucamy jednocześnie. Wtedy masz większą szansę, okay, żeby mi kogoś zdziabnąć. Ty jesteś regular, ja jestem też regular. A ty masz advantage drive. 2, 4, 6. Więc ty masz zasadę... Za każdy trafiony atak masz kolejny atak. No to może spróbuję. To spróbuję cię zasaltować, czyli po prostu podbiegam. Jesteś w 6 calach, więc nie możesz do mnie zacząć strzelać, bo tak to mógł być. Podbiegam po prostu w najbliższy. Aha, i sprawdzałem to, że to dobieganie, bo kiedyś tak graliśmy, że można naokoło podbiec. A to ma być najkrótsza linia. Ale ty musisz, ty zostajesz po drugiej stronie tej przeszkody, czy musisz przejść do mnie? Nie, ja zostaję po drugiej stronie przeszkody. Okay. I będziemy się bić na bagnety, tak zwane. Przez krzaki. Przez krzaki. W tym momencie każdy z nas rzuca tyle kości, ile ma ludzików, niezależnie jaką mamy broń. Miło się wszystkim, co mają, tak? Tak. Ja mam 7. Regular, tak? 6, 8. Tak jest, jesteśmy regularni, więc szukamy czwórek. Okay. Bardzo słabo, bo tylko nie? 2. A ty? Ale teraz mogę jeden, skoro mam pistolet maszynowy. Raz, 2, 3. 4. Ale to wygrałeś, tylko że ja mam jeszcze pistolet maszynowy, więc rzucam jeszcze jeden na tak. Powinieneś w ogóle osobno rzucać tą kostką, żeby było wiadomo, która to jest. Że to nie tak? Jest tak, że ty sobie wybierasz, która ci wypadła, no bo masz szansę, wiesz. To jest tak, jakbyś strzelał normalnie, ale już to nie wiedziałem tego, sorry. To możemy pamiętać później. Trafił. I możesz jeszcze raz rzucić szóstkę po szóstce, jeżeli i tamtą też. I wtedy to jest exceptional jest tak, w walce wręcz? Jest też, no. Masz jeden exceptional. Co ty masz? Mam... To jest taki oddział, że nie ma sensu. Dobra, niech będzie jeden Panzerfaust. Poczekaj, nie, bo na 2 plus następny ziomek zostaje sierżantem. Tak. No, dobra, to niech będzie, że jeden Panzerfaust zginął. Okej, jeden ziomek z Panzerfaustem. I dwóch zwykłych. Ja bym teraz to, co trafiłem, czterech mógł jeszcze raz rzucić, żeby wymyślić i zabić, bo... ale nie ma sensu, bo wystarczy, że ja mam jeden więcej niż Bartek mi zabił, żeby cały jego oddział wyeliminować. Aha! Walka wręcz jest brutalna. Tak. No wygląda, ale przynajmniej zrobiliśmy jakiś damage, tak? Zabiliśmy Panzerfausta. Tak, jednego bo zabił, to wynika z tego, trzech. Trzech zabiłeś, to jeszcze to wynika z tego, że rzuciłeś szóstkę po szóstce, tak? Tak. I mogłeś wybrać sobie, że sierżanta zabijasz, ale tak jak mówisz, że na 2 plus kolejny sierżant się pojawia, więc... Mamy zasadę specjalną, to jest taka zasada specjalna nacji i armii, że jeżeli zginie, mają gdzieś tam bardzo doświadczonych ogólnie kaprali i tak dalej, więc jeżeli ginie sierżant, to no, rzuca się kostką i na 2 plus kolejny żołnierz wybrany przez Piotra zostaje sierżantem. No jest takie trochę bez sensu, nie? Więc jest to takie trochę bez sensu. Większy damage jest pewnie zabrać broń specjalną, nie? Dobra, teraz po tym asalcie jeszcze jest taka zasada, że się rzuca kostką i tyle co wypadnie, to w calach mogę się jeszcze przemieścić, gdzieś przegrupować. Mhm. Czyli mieć, wypadło mi jeden, więc w obrębie jednego cala mogę się przemieścić, więc co najwyżej mogę się przesunąć. Może się odsunąć od, po to, żeby ci nie było widać, nie? Mógłbym to zrobić i wiecie co? Zrobię właśnie tak, że się odsunę od żywopłotu, żeby być niewidocznym. O, ten jeden cel.
zielono. Działem strzelam w sztuga. Aha. O, wyjechałeś w końcu. Karabinem maszynowym na tym. Na hulu strzelam w snajper. Zacznę od karabinka. Snajper. Poczekaj. Zasięg. Nie masz dalekiego. Nie masz tego. Kary po ruchu, hardcover, small unit to na wszystkie po szóstkę. 5 strzałów. Oj. No, dwie szóstki, jest szansa. Jest. Oj. Ginie, to jest weteran na piątkę. Nie, zginąłem mocno. Dobra, i strzelasz z działa do czołgu. Z działa do czołgu bez. Na 3 plus. Na 3 plus, bo nie ma żadnej kary. Chudło, kurczę. Akurat mi się za drzewkiem schował. A, ja rozumiem. No to teraz mi zniszczy Shermana. Mógłbym tak to zrobić, wygląda. Mógłbym to zrobić, ale zacznę może. Zacznę bezpiecznie na razie od snajperka. Zdał sobie morał. Czołg już poszedł, nie? To. No już się ten czołg nie ruszy, więc na razie na to nie muszę martwić. Mógłbym się teoretycznie martwić o to, że będzie do mnie strzelało z moździerza w ten czołg i to jest trochę niebezpieczne, więc dobra, niech tak będzie. Strzelę do niej do czołgu z działa, a z karabinka tylnego będę strzelał do twojego MMG. MMG. Więc może zacznę od tego MMG. Chodzisz, że złe rozkazy. 6 kostek i tam nie mam dalekiego zasięgu, masz tylko soft cover, czyli na czwóreczki. Jest jeden hit. To są regularnie? Regular. Więc jeden ginie. Okay. Czyli mają pin i jeden ginie. Tak jest. A jak zaznaczasz, że z jeden zginąłeś? Wiesz co, kładę kostkę czerwoną z jedynką, że jeden zginął. Jeden trupek. Ja jak robię sobie ludziki takie, to mam takie wyjmowane na magnesy, żeby wiedzieć. Nie wyciągnąłeś kostki mojej drugiej? A, bo ja mam worek. Tak. To jest moja druga kostka. Dziękuję. I teraz strzelam do twojego czołgu, z mojego czołgu. A, przepraszam, zadam pytanie, dlaczego ci wyjął kostkę, skoro... Zabił mi oddział. A, ten oddział, okej, dobra, faktycznie. Na trójeczkę. Dawaj. 5 jest hit. I ja mam dosyć mocne działo. 6. Zniszczycie czołgu. 6. Tak? 6. Heavy AT gun. 6. Plus 6 do wyniku, a ty masz jak pancerz? 9. 5 plus 6. 11, tak? To jest 11, czyli jest. O 2 przebiłeś, nie ma masy. O 3 musisz przebić. Czyli rzucam po prostu dwoma. K6. Jedną kostką ma tabeli wyników. Jeżeli padnie 4, 5 albo 6, to już jest dead z automatu. Padła 2, czyli jesteś unieruchomiony. Czyli dostajesz 2 piny łącznie za to i robisz sobie test zablokowania wieży. Czyli? Czyli rzucasz kostką. Jeżeli padnie ci 1, 2 albo 3, to masz unieruchomioną. Nie, to się nic nie dzieje. Na 4, 5 albo 6 masz unieruchomioną wieżyczkę w jednej pozycji i ty wybierasz w której. Nic się nie dzieje. Ale jesteś immobilized do końca gry. To dobrze, że akurat wyjechałeś w dobre miejsce. No będziemy się jeszcze pojedynkować w kolejnej rundzie. Na to wynika. No będziemy musieli chyba. Chyba, że mi jakoś dziabnie jeszcze czymś. No, no. Strzelimy z moździerza. Twój hard track. No, na dwójkę, bo tak. Już raz dostał. Trafienie. 2, 3 za górę. Plus 3 do mnie. Nic. Czyli tylko D3 pin. 1. Deutschland. No to snajperkiem fire do twojego oficerka. Przyznać moralkę na 9 lub mniej z jednym pinem. 11! Nie zdał? Idzie down. Gdzie padni. Jakiś ten snajper w tej grze nie ma szczęścia. Trzecia tura i nic nie może zrobić. U ciebie snajper się nie sprawdza tak samo jak u mnie mamy. Dobrze. No dobra, to zrobię fire tymi gostkami w twój karabin maszynowy. Tylko muszę zdać moralkę. To są regularni z jednym pinem. Czyli na 8 lub mniej moraleczka. Czyli 1 i 3? 1 i 3, czyli 4, udało się zdać. Zdałem test rozkazu, więc tracę pina. I teraz będę strzelał do Bartka karabinu maszynowego, który jest w lesie. Co my tu mamy? 3 rajfle. 1 karabin maszynowy i oficerka, który ma 12 cali zasięgu i będzie miał zasięg, ma daleki. A ci wszyscy są w bliskim. Light cover tylko masz. Czyli to na czwóreczki,
A to będzie na piątki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I oficer na piąteczki. Nie ma pudło. I giniesz na czwóreczki. Jeden dead. I dostajesz tu jego pina. Czyli już teraz Bartkowi się został tam tylko jeden gostek. I jak ci się zostaje... W będzie miał minus jeden do trafienia. Do strzelania będzie miał minus jeden. Bo jest sam, zieloni. Postrzelam sobie nim w nich. O ile zdadzą na order. Mają... Plus dwa, plus masz dwa. Dwa piny, więc twoje bazowe morale. Czyli zdane. Tracisz jednego pina. Czyli i tak, bo jest pin, heavy cover i jest osobny. Tak, czy na szóstki. Na szóstkę. Szóstka. Jedna szóstka potencjalna. A kogo strzelasz? Aha. Ale nic nie ma. Bo stoją w celu od żywopłotu, tak? Zielona? Tak, są w, mają osłonę z żywopłotu. Bartek ma jeszcze medyk minus odkrył... jeden, bo ma jeden pin i minus jeden, bo ma tylko jednego już gostka tam. Medyk odkrył, że popełnił straszliwy błąd. Wycofuje się na wsparcie. Okej. Okay. Zieloni. Zrobimy adwansa tymi panami. Tak, adwansa. Idziemy tu. Bo ty przez to, jeżeli tak, jeżeli dobrze pamiętam, w ogóle nie widzisz. Nawet jak będę na górce, to stąd i tak mnie nie widzisz przez to, tak? Tak, no tak. Dobrze. No. Ewentualnie ten jakiś... No tak, tak, ale tu jest... Silne są te oddziały 12 osób, bo ciężko ich wytłuc. No ale też łatwo... Ale też ciężko ich jest schować gdzieś, więc... Tak. Łatwiej jest też ich w nich strzelać, jak ich gdzieś widać cały czas. Zgadza się. Trochę tak. No, dokładnie tak. I postrzelam sobie w snajpera. Dobra. Wszystko, ten nie będzie go widział, ten nie będzie miał zasięgu. Natomiast tutaj... Masz dalekie zasięgi? Wszystko na dalekich. Daleki zasięg, small unit, hardcore. Będziesz miał szóstki po szóstkach na tych dalekich zasięgach. A jeszcze jestem down w ogóle. Bar jest... Czyli nie ma znaczenia, 6 po 6. Wszystko masz 6 po 6. No. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć rifli. O, cztery szóstki, jest szansa. Nie ma nic. I cztery strzały z barów. Szóstka potencjalna. Ups. Jest, jest hit. Jest hit. Pin, to jest weteran. Zginął, co? Na piątkę. Znaczy, no, no, mogę to przerzucić. Nie, jest okej, okay, zginął. Więc dostaję drugiego pina i tracę mojego pomocnika, więc ja teraz, jeżeli bym nie miał tych pinów, to też będę miał minus jeden do strzelania. Kolejna zielona. Ale się dzieje. Tutaj mamy advance z pojazdem pancernym. Czyli zrobimy pivot i pojedziemy 9 cali. Pivot. I przesmykiem. A zmieściłby twój... się pojazd tutaj, dokładnie. Idealnie, kurczę, no. Tak ustawiał pewnie. I strzelam w twój... Dobra. Karabin maszynowy. Masz daleki zasięg chyba? Nie, 18 nie ma. Bliski. Light cover i po ruchu. Tak jest. Na piątkę. Trzy strzały, bo to trzy ciężki strzały. Karabin maszynowy, on ma mniej strzałów. Trafił raz, czyli jest pin i to jest... To jest regular i masz plus jeden. Plus jeden, czyli na trójkę. Na trójkę ginie. Ginie. Możesz jeszcze raz rzucić szóstkę. Ale to i tak nie ma znaczenia, bo nawet jakbyś mi wyeliminował, któregokolwiek byś chciał, to i tak nie usuwa to całego zespołu. Usuwa. Jeżeli powiem, że gun, tak, to usuwa to cały zespół. To jest team weapon, tak. Tak. To się nie tyczy moździerza. Natomiast tyczy się na pewno karabinów maszynowych. Czyli rzuciłeś szóstkę, więc mogłeś rzucić jeszcze szóstkę, żeby powiedzieć, że koleś, który siedzi przy karabinku... Tak. Ginie i wtedy cały oddział by uciekł. Tak jak tutaj ze snajperem jest, nie? Że snajpera zdejmujesz, to ten koleś spotter... Tak. Ale ja nie wiem, ja nie jestem pewien, czy tak jest, bo... Ten karabin i moździerz to jest jakby ta sama kategoria, bo to są weapon, infantry based jest, weapons team. Jest tak na pewno. Jest to do sprawdzania. A, wiesz co, chyba tak, tak, bo te infantry tak, jeżeli chodzi o artylerię, to tak nie działa. Artyleria tak nie działa, nie. Dokładnie. Artyleria walczy, dopóki jest ktoś. Przynajmniej jeden ziomek. Natomiast w przypadku tych broni zespołowych, konkretnie jak operator karabinu zginie, no to cały oddział niestety. Dobra.
To wiecie co, no to ja spróbuję może zagrać nimi, póki jeszcze coś tutaj żyją i jakoś mogą coś zrobić. Muszę zdać moralkę z jednym pinem, czyli 8 lub mniej. Zdali, tracę tego pina i będę strzelał tych ziomków na wzgórzu. I strzelam tak, że chyba już nie masz coveru żadnego, bo jakbym strzelał w linii prostej, to przez ten płot byś miał chyba jeszcze minus jeden, ale pod tym kątem da taki zasięg. No czwóreczki. Są weterani. Dwa hity. I giną na piątki, tak? Jeden dead. Takich tam masz 12. Chyba przeżył. Dobra. Tak, zrobię run i dobiegnę po prostu tutaj sobie tej osoby. Tak. Zielona. To oni zrobią advance. Wychodzisz stamtąd? Tak, tylko że wszyscy i tak nie wyjdą, więc oni sobie po prostu staną. Muszą się przemieścić w tę stronę. A dostajesz punkty zwycięstwa za każdy oddział w neutralnej, czy po prostu za to, że zająłeś neutralną? Za każdy oddział. Za każdy unit. Czyli dlatego ci się chce tam iść, tak? Rozumiem. Tak. Tak, im więcej unitów w danym sektorze, tym więcej punktów. Mhm. Okej. No to ja zrobię zbiórkę na tym pojeździe transportowym. Może jeszcze coś cudem uda mi się nim zrobić. Pamiętasz, że on nie jeździ. Wiem. Więc po prostu robię zbióreczkę, bazowe morale, jego to jest regular, czyli 9 lub mniej. Zdał i teraz D6 plus 1 pinów mogę zdjąć. 4, 5, wszystkie traci. Okej. Moździerz. To moździerzem się wdrapę tutaj na górę. Mhm. Po prostu i tyle. To jest run. Tak, no tylko żeby być sześciocalowy. Tak, tylko żeby być na górę, nie? Dokładnie. Miałam jeszcze tutaj dowódcę. Dowódca zrobi. Może się run. Advansa. I się taktycznie wycofa. I twoja. Mój oficer. To tym oficerem po prostu sobie przejdę adwansem. Tutaj. I that's all. Czyli z tego co widzę, nie liczy się w ogóle żadnych punktów, nic się nie liczy w trakcie gry. Po prostu gracie tylko sobie za zabite jednostki się naliczają punkty, natomiast na koniec bitwy. Tak, dobrze pamiętam. Tak, bo może się okazać, że ktoś zajmie jakiś sektor i teoretycznie miałby ten punkt, ale zostanie, nie wiem, wyjdzie z niego albo zostanie zabity i wtedy ten punkt mu przypada. Dopiero na koniec. Okay. Mm-hmm. Czyli co? Znowu re-rack, zbieracie kostki. Tak jest. Zaczynamy zaraz czwartą turę. Czwartą turę. Dobrze, zaczynamy czwartą turę. Czarni. I znowu zaczynają. Słuchajcie, no chyba tutaj nie ma innej opcji, jak to, żeby zacząć strzelać tym czołgiem, no. Więc tak zrobię. Z czołgu strzelam do czołgu, a z karabinka strzelam do twojego karabinka. Mhm. Jako karabinka. Przystawkę. To nie jest karabinek, to jest karabin maszynowy. Jako przystawkę strzelam do twojego karabinka karabinkiem. Nazewnictwo jest ważne. Na czwórki. Small unit i light cover. A, to jest small unit, czyli na piątki. No tak, już się zostałeś sam. Jeden hit, dostajesz pineskę i na czwórkę giniesz, tak? Ja zginę. Teraz strzelam do twojego Shermanka na trójeczkę. No ciekawe. O! Pudło, co za przykrość. Widzisz, mówiłem, żeby go tam wystawić, mówiłem. Ale nie, jeszcze raz. Dobra, no to w takim razie, skoro on jest immobilized, ale zdjąłem z niego jakieś piny, a ty jesteś wstrzelony, no to wykorzystam to, że nie mam tych pinów i strzelę sobie z działka przeciwpancernego do tego pojazdu. Mhm. On ma zasięg 48 cali, więc nie mam... No... Idealnie, nie mam dalekiego zasięgu. Ewentualnie jakiś light cover. Jakiś light cover, co? Czyli na czwóreczkę. Kurde. Zielona kostka. Czy ja chcę dalej orać po tym twoim pojeździe, żeby ci zabrać kostkę i zabić unit tym moździerzem? Czy chcesz zabij sztukę. Zabij sztukę. No masz jakąś tam szansę. Ja sztuk może poczekać teraz. Nie? A teraz sztuk może poczekać.
Bo jeszcze ewentualnie mógłbym spróbować strzelić w oddział piechoty, tylko będę go trafiał na szóstkach, więc to tak średnio. Spróbuję zestrzelić tego swojego Hanumaga znowu. Na dwójeczkę. On się nie rusza. Jedyneczka. Advance. Tymi panami. Dawaj. No masz tego jednego pina, a to są weterani. Tak. Stane. Biegniemy do przodu. 6 cali. I co, strzelasz pewnie do mojego karabinka? Nie, do swojego snajpera. Strzelam do twojego snajpera. Chyba nie masz bliskich. Mam bliskie. Zobacz. 6 cali? Nie, no 12 w sensie. A tak, ale w sensie nie point blank. Nie, no 6 point blank nie ma, ale jest... Okej, okay, czyli po prostu... W 12 calach nie jest tylko ten hardcover. Jeden. Hardcover. Czyli na szóstki. I nawet chyba pistolet maszynowy jest w zasięgu. Bez problemów. Wiesz co, szóstki. Ja chyba pójdę nim down. Tak dla bezpieczeństwa. Czyli 6 po 6. Możesz wyjąć 2, kostkę do niego. Czyli on idzie down i wtedy co, idziesz... Trudniej go będzie trafić. Ale już, ty już nie możesz go aktywować. Nie zagram nim w tej rundzie. Dlatego kostkę się im przedstawię, także już był aktywowany. Tak jest. Koniec. Jest. Ale może przeżyć. Tak. Może przeżyć. Więc mamy 4 strzały z barów, 2 z pistoletu maszynowego, 7 rifli. 4, 5, 6, 7. Kolory nie mają znaczenia. 6 po 6. No. 3 szóstki. Jest hit. Wow. Weteran na 5. Nie zginął, ma 3 piny. No dobrze, dobrze. No to co, ja może strzelę z tego machine gunka. 6. Daleki zasięg. No i co? Chyba bez tego coveru, co? Jak wtedy? Jak ty to uważasz? Ja uważam, że z coverem. Ty dobra, uważasz, to rzućmy kostką. 1, 2, 3 cover, 4, 5, 6, nie ma coveru. Czy więcej jest na podwyższeniu, więc dla mnie nie ma coveru. Bo masz tylko 4 na poziomie równym. No tak, ale on strzela z... Jeżeli on strzela z poziomu ziemi, to... A, okej, okay, no dobra. No to sens ten jakiś. Kąt nie jest aż taki, żeby... Więc... Dobra, to rzućmy kostką. 1, 2, 3 jest cover. Jasne, to jest najlepszy 4, sposób. 4, 5, 6 nie ma coveru. Jest cover. Czyli masz... Daleki zasięg i light cover, czyli nasz 5. Mhm. Jest 1 hit, stajesz pin. I jest 1 dead, 6. Nie ma, exceptional. Czyli tyle. Tu zrobimy fire. No i tak. Nie ma. No, nie masz jakiego zasięgu, ale jest small unit i light cover. Mhm. 5. No 5. Nie. Nie ma nic. To dobrze, bo on by mnie wykosił. Czy ty straciłeś już jakiś oddział? Nie. Jeszcze nie. Kurde, się trzyma dobrze. Dobra. No to wiecie co? To ja może zrobię advance tymi gostkami i trochę się przesunę. Co, będę strzelał do nich, tylko że ja teraz widzę tutaj, nie wiem, może tych dwóch, bo przez te ruiny nie widzę, więc będziesz miał hardcover. Mhm. A to ruiny liczą się jako cała... To tak, jakby nie widzisz przez to całkowicie. Okay. Chyba, żeby był w środku. Zasięg mam, tylko że mam dalekie zasięgi, więc daleki zasięg, hardcover. Na 6. Wszyscy są w 18? Do tak, tych ziomków, tak, których widzisz? Tak, tak, ten, ma, ten najdalszy ma 16. Okay. Więc jest tak, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 strzałów. No, mordercze są za sobą trafione, jak już są blisko. Czy na bliskim dwa razy strzelają? Znaczy oni zawsze strzelają dwa razy, ich broń... tylko że oni mają troszeczkę mniejszy zasięg niż normalne rifle, więc muszą podejść na 18 cali. Ale wtedy mają bardzo dużo testek. Czyli co, 6, tak? Mhm. No. Raz, dwa, trzy hity i na 5. O, 3 ładnie. Dead, 1 exceptional, nie ma. Czyli 5 ziomków trafisz. Losen Z. Zielona. Zobaczymy, no co, nic mi tu nie zostało, tylko strzelanie z tego. Ale masz tam 2 piny, co? Tak, wiem.
Nie musisz mi przypominać, widzę. Chciałem się upewnić. Ja widzę wbrew pozorom. Ja nie, właśnie nie widzę i wkurza mnie to, tam nic nie widać, żeby pinał. Tak jest bardziej epicko, nie? Coś się dzieje w koło kolesia. Tak. Co masz? Order. Nie, to jest weteran. Weteran. Więc 8 lub mniej musisz 8 wrócić, lub tam. Mniej. Stanę, zdejmuję jednego pina. Działo w sztuga, karabin maszynowy w snajpera. Czyli zabij go w końcu. Działo na czwóreczkę, a karabin szóstki po szóstkach. Tak. Działo? No. Nie? Chudło. 1, 2, 3, 4, 5. O, trzy szóstki. Chyba mi go sprzątniesz. Dwa hity. Patrz, kolejny pin. Na piątki? Zginął. Zginął. W końcu. Biedaczek. Trzymał się tutaj kurczowo tej pozycji, ale go wystrzelali jak kaczkę. No, ale z tego sztuga nie możesz zdjąć to. Proszę. Zdobyta kostka. A, dziękuję. Zielona. Tu mamy jeszcze jeden oddział, który się kitra i próbuje trzymać ćwiarę. Ale nie wiem, czy on nie powinien zostać bardziej zaangażowany w to, co się dzieje. Ale jeżeli zarówno jest jakiś tam jednostka friendly albo enemy w tym samym sektorze, to nie ma znaczenia, nie? Nie tak wiem. To ty czytałeś zasady scenariusza. To nie ma znaczenia. Po prostu musisz tam wejść. To nie jest tak z obiektywem, że się one neutralizują. Okej. Z tego co pamiętam, ale możemy się upewnić. To zrobimy tak. Zrobię sobie snap to action na jeszcze na oficerze i na medyku. Wyciągnę sobie kość i oni sobie pobiegną. Oni uciekają. Oni zrozumieli, co się dzieje i... Robię run. I oni już... Run for their life. Oni nie chcą już tu być. Bo to już jest opcja, raczej są o krok od tekstu. Powiedzcie mojej żonie, że ją kocham. No dobrze, no to słuchajcie, ten moździerz trzeba wykorzystać. Teraz mogę tak, albo strzelać w twoją piechotę, albo strzelać w twojego half-tracka. No to może... Spróbujmy w half-track. Z moździerza na szósteczkę. A można obrócić moździerz i strzelić w tej samej turze? Tak, bo tylko wyzerujesz sobie wtedy trafienia. Aha, okej. Dobra. No to muszę trochę na flance tutaj pograć u ciebie. Więc co, ruszę się adwensikiem tutaj ziomeczkami. No i co, spróbuję może strzelać. Co tutaj masz? Oficerka i medyka i spotera. No to może... Twojego oficera spróbuję strzelać, ale coś czuję, że nie będę miał zasięgu. 36 cali chociaż może? Nie, no zasięg będzie, na pewno będziesz miał. Tak. Dobrze. Po ruchu small unit i zasięg na szóstkach. Tak. Po ruchu daleki zasięg small unit na szósteczki. Jest? Nie ma nic. Wszystko poszło po ziemi albo nad głową. Za szybko biegli. Tak, się skichać. Oni się po prostu już chcieli skichać z tym strzelaniem i się po prostu przekichali. No dobra, to ja się może coś tutaj ruszę w kierunku potencjalnego zajmowania celu, więc wyjdę po prostu adwensem tutaj. W ogóle zapominam, że ja mam te Panzerfausty w sumie, ten twój czołg. Dobra, nie mogą strzelać, bo przeszli przez bokarz. Zielona. Ja sobie aktywuję te kości i ich schowam do budynku. Tutaj. Może będą mogli jeszcze coś z okien ustrzelić. To był run. I to tyle, bo twoje chyba dwie ostatnie. Dobra. Tak, ja mam jeszcze oficerka i oddział. Piechoty. Tak, no to tym oddziałem też zrobię adwans. Czy ja jestem widoczny przez to? No bo jestem tu w mniejszej odległości niż cal, co nie? Czyli teoretycznie mógłbym strzelać gdzieś tutaj i ty byś też do mnie mógł strzelać, tak? Gdzie? No nie wiem, jeżeli tu byś stał, albo w tych ruinach, to już byś mógł do mnie strzelać, bo jestem na tyle blisko, że mnie widać, czy nie widać mnie? Nie, nie widać. W sumie to i tak, przez to, że tu jest środek stołu, to w tym punkcie zajmuję twoją ćwiartkę.
A cały unit musi być, tak? Tak, no to musisz się kawałek ruszyć. Nie może być tak, że jeden unit może zajmować kilka rzeczy. Nie, musi być całkowicie cały dobra, unit ja musi wejść. Ja po prostu robię nimi adwans, aby sobie wejść w twoją ćwiarę. A to, że jesteś w swojej ćwiarce, nie neguje tego, że on zajmuje twoją? Nie. Jakbym był czepiarskim, powiedział, że nie możesz tak postawić modelu, żeby stał pod podstawce. W sumie masz rację. Mogą się stykać podstawkami, ale nie może być stać podstawka na podstawce. Nie wiem, czy to nie jest tak, że to musi być większość unitów w tym obiektywie niż sprawdź. Cały. Completely inside. No, czyli cały oddział. Czyli cały. Dobra. No to, to inaczej. W takim razie, Mareczku... Wychodzę stąd, trochę na otwartą. No przecież możesz przesunąć tu po prostu ich. Tego postawisz tu, no drugiego dobra, za i nim. I tak wszyscy są w coverze wtedy, no. Większość niż połowa będzie. Tak dobra. Jest. Czyli tu oficjalnie zgadzasz się, że jestem w twojej ćwiartce. Tak, tak. Gitara. Advance. Nikogo nie widzę, więc do nikogo nie strzelam. Chociaż widzę tam nie, tego twojego spotera widzę, ale i tak go nie dostrzelę. Okej. Okay. Nic nie robię. I ostatnia moja kostka to jest oficerek, który symbolicznie podbiega tutaj. Dobra. Pod ten bokarz. Piąta tura, dawaj. Let's go. Zielonka. Zaczynajmy, Arkaś. Dobra, strzelimy. Moralka najpierw. Na czołgu? Na czołgu. Ma, minu, ma jeden pin. 9. Nie zdał. Ojej, i robisz do tyłu się musisz rzucać. Ale nie możesz cofnąć, bo jest immobilized. Czyli po prostu. Down. Jesteś down. No po prostu stoi nic. Więc to się tak zawsze właśnie kończy. Zieloni. Advance. Czyli w ruinki idą. Tak, idą w ruinki. Kostki. Ile oni tam mają pinów? 8 lub mniej? 8. 7. Zdane. Czyli jeden pin z nich spada i biegną przed siebie. I fire. Nie ma bliskiego. Point blanku chyba, co? Czy nie, point blanku. Ten? Nie, chyba. Chociaż. No, ten ma chyba. Ten może mieć. Ten drugi chyba. Nie, ten nie. Drugi już nie. Czyli co? Jeden rifle na point blanku, czyli na trójce. Masz pina i soft cover. Czyli na piątce? Tak, i ten jeden rifle będzie miał na czwórce. Na czwórkę. Dobra, to jeden rifle na czwórce trafił. I mamy jeszcze raz, dwa, trzy rifle i dwa pary. Bo pistolet chyba maszynowy jest poza 12, nie? Czy nie, nie, jest, dobra. Czyli jeszcze dwa. Dwa i pistolet maszynowy będzie na dalekim. Czyli go będziesz miał... Na szóstkach. Na szóstkach, no. Jedno trafienie, tu już jest drugie trafienie. I teraz mamy raz, dwa, trzy, cztery, dobra, dwa bary i trzy rifle i na to jest piąteczki. Na piątkach. To jeszcze dwa, czyli cztery łącznie. Tak jest, to są weteranki. Na piątki giną? Nikt nie zginął, jeden pin. Cudem, była szansa na to. To tam sobie pina połóż przy. Położyłem sobie już. A, już sobie położyłem. Ja, wiesz, już wiedział. Wiedziałem szybciej niż ty, wiesz. Spoko. Czarni. Dobra. Normalnie powinienem walić do niego tym czołgiem, ale przemyślałem sobie to i zrobię tricky move. Bo skoro i tak jesteś immobilized, To po prostu nie pojedziesz. Zrobię advance. Możesz się po prostu schować, nie? Obrócę się i wjeżdżam w tą farmę. Znaczy, mogę tu nie wjedziesz, nie? Bo czemu? Tu się nie zmieścisz. Ale przez to. Przez budynek? To jest budynek? No. A do niego można wejść? Można. To jest normalnie budynek. Aha. Ale to przez bramę mogę wjechać. Przez bramę możesz wjechać. No to tak zrobię. Założymy, że się zmieścisz w bramę, chociaż nie mieścisz się w bramę. No, ale przejeżdżam, rozwalam ją. Mogę ją rozwalić chyba, po prostu. Obrysowuję sobie lekkie. Ma to sens, bo jest to element, można to potraktować jako element muru. Tak, więc po prostu wjeżdżam tutaj. Ej, ale nie liczy się, nie masz zniszczonego kawałka tego terenu. No nie mam, no.
Tak. Co zrobić? I wypluję po prostu sobie do twoich ziomków w domku. Mhm. Możesz pójść down. Nie. Czyli po prostu będę strzelał cię z karabinków. Mhm. Sześciu. Po ruchu, ale chyba jesteśmy już w bliskim zasięgu, czy nie? Sześć cali? Tak. Do budynku mierzysz, no, nie? No... Mierzysz od kadłuba pojazdu. Okej, okay, no to będzie. Czyli po ruchu hardcover na szósteczki, sześć strzałów, nie ma nic, jeden strzał po prostu na trójkę, bo tutaj cover nie obowiązuje. No bo strzelasz w budynek w burzakiem. Budynku, wyburzeniowym pociskiem, na trójkę, pudło. Okej. Okay. Okay. Czy znowu Niemcy? Tak. Tak jest. Już mają taką przewagę w kościach, że to już robi różnicę. To ile masz jednostek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. On mnie zabił trzy. A ja mu zabiłem jedną tylko, więc to już niestety. Może masz raz, dwa, trzy, w sumie cztery, to mógłbym pięć. Dla ciebie wbiec też na bagnety tutaj. Dawaj, ho. Zróbmy to, co? Jasne. 9 lub mniej na moralkę. Czy ja strzelam do ciebie najpierw? Nie, bo jesteś w sześciu salach, a poza tym jesteś już po ruchu. Mógłbyś to zrobić. A, tak, jakbym nie miał reakcji, jakbym nie miał kostki, dobra. Tak, jedynie co, to będziemy rzucać w tym samym czasie, bo jesteś w osłonie. Będzie rzeźnia znowu. Tak. Tym razem dobiegam jak najbliżej się da, naokoło. Aha, tylko odłóż sobie tę kostkę, która strzela z Thompsona, żebyś wiedział. To mogę wziąć czerwoną z Thompsona. No, dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I ty też masz siedem, tak? Też masz siedem i mam Thompsona, mam czerwoną. Weterani? Tak. To dwóch. Ja mam dwa, trzy. To wygrałeś. Cztery, no i bym to przerzucał jeszcze. Czyli dwóch mi zabiłeś, tak? Tak. Okay. A ci uciekli. Co, łodzią? Tak. Uj. No ta walka wręcz jest trochę niebezpieczna, bo można łatwo stracić. Ale też jak się uda, to cały zespół. I ja jeszcze mogę D6 cali się jakoś mieścić, nie? Tak jest. 5 cali jeszcze się mogę przesunąć. To dosyć dobrze. Może na tą stronę drugą, albo do sztuga. On ma zablokowaną wieżyczkę. Nie masz zablokowanej wieżyczki. Nie mam. Więc mógłbyś się tutaj do mnie obrócić. Mogę. I mnie fruć. Okej, tak. Okej. Okay. Przy czym teraz jeszcze Halftrack mi też zginie, więc... A tak, jeżeli się nim nie ruszysz. Jeżeli się nim nie ruszysz. I nie znajdziesz się bliżej swojej jednostki. Tak pod koniec rundy, jeżeli tak, ja będę bliżej, tak. No to on niestety... To możesz w sumie tak wskoczyć tego budynku tutaj, nie? I tak jesteś to jest, w rynkę. To wszystko jest jako jedno. Nie? To nie ma znaczenia, czy ja będę w środku, czy będę tutaj i tak mam hardcover. Bo to możesz zostać po prostu, nie? Słonkę. Mógłbym wyjść w ogóle z tych ruin i wtedy by mnie czołgiem nie widział. I tak jestem w neutralnej ćwiartce, no mogłem próbować... Czołg już się ruszył tutaj też, nie? On się już ruszył, ale w kolejnej rundzie teoretycznie mogłem mi coś tam przydziabnąć, bo już nie będzie miał lepszych celów, bo ja będę w bliskim mniej więcej zasięgu. No tak. A nie lepiej jest z tym oddziałem gdzieś się tutaj skitać, później przeskoczyć na jego... No właśnie się tak zastanawiam, czy bezpiecznie sobie trzymać tą ćwiartkę, no on jeszcze tym half-trackiem by tak mógł trochę przyprażyć. No tak, bo on będzie trzymał ją, nie? Tak to, jeśli ty stąd z niej wyjdziesz, to on będzie ją trzymał, jako neutralną. To on, jakby, jeżeli ja jestem obok niego, to i tak ja dostaję jeden punkt, bo się, to się nie neutralizuje. Obaj nie? Dostajemy po punkcie? Tak, obaj dostajemy po punkcie wtedy. Aha, okej. Okay. No, ale może dobra, więc tak, wiecie, co zrobię? Zrobię tak, wyjdę stąd po prostu, tak żebyś mnie nie widział, bo w pięciu calach jestem w stanie wyjść z tych ruin. Chociaż ten jeden ziomek się został. I that's all, folks. Co by tu? Teraz to już sprawa jest jasna. Niewiele. Mogę spróbować na przykład strzelać nimi do nich? Chyba tak. Z tym, że nie wiem, jak ten czołg traktujemy. Czy no, jestem wyżej. Teoretycznie otwarcia są wyżej, tak? No, możesz ten. To chyba spoko. Myślę, że to chyba nie będą mieć żadnego coveru w takim razie. A ten potuc tam, może ten potuc? Tego nie ma w ogóle. To się zawaliło. Tak przyjechał za maszyście, że aż poleciałem. To czy w takim razie strzelam do nich, bo traktujemy, że strzelam nad czołgiem, czy... No wiesz, masz też, bo to, te wszystkie okna, tak, to są, że z nich można strzelać. Okay. No to chyba tak, bo chyba strzelam, bo co, jeżeli byś strzelał, jeżeli byś strzelał przez czołg, to wtedy co, oni by mieli hardcover, czy byś ich nie widział? Nie wiem. To mi się wydaje, że zagadka. Chyba byś ich nie widział wtedy, więc jeżeli byś ich coś tam jednego widział, to... Nie, no raczej, raczej widzisz nad czołgiem. Lutuj normalnie nad czołgiem, no. Okej. To fire.
daleki zasięg. Masz 24 cale? Tak, tak. Okay. Tu 24. Czyli wszystko poza pistoletem maszynowym strzela, tylko za kara, tylko za zasięg. 2, 4, 6, 8, 10, 12 modeli. No, wiesz co, strzelać. To ja pójdę down tymi gostkami. Head down. 4 z barów, czyli na szóstkach. Tak jest. Jedna szóstka. Jedna szóstka. Czyli tak, to byśmy trafiali na czwórki. No, to byśmy coś tam mógł zrobić. Nic nie było. To możesz mi kostkę tam położyć, gdzie byłem down. Jedna rzecz mnie trochę martwi w tym systemie, że jest bardzo dużo modyfikatorów i czasami praktycznie na szóstkach się rzuca cały czas. No, no my też weźmy uwagę, się, że no. My akurat mamy taki, nie wiem, czy to jest dobry nawyk, czy nie, grania na dość jednak gęstym terenie. Mhm. Więc... Dużo modyfikatorów się dodaje. Jest dużo tych modyfikatorów, nie? Jakbyśmy grali na połowie tego terenu, to trochę inaczej by to wyglądało. Dobra, to spróbuję fire, zrobię z tego działa przeciwczołgowego w twój half-track jeszcze raz. Czyli na czwóreczkę tam było, nie? Bo masz... Płotek? Mhm. Tak. Przy czym ja gdzieś tam kiedyś próbowałem grać na dużo mniejszej ilości terenu i wtedy... Trójka pudło. I wtedy to zupełnie jest inna gra, nie? Mhm. Bo to jest otwarte, w trzeciej turze to jest w zasadzie połowa jednostek już na stole tylko. Tak jest fajnie. Więc tak... Mimo wszystko tego, że trochę mnie to męczy, że tak wasze akcje i wasze myślenie, składanie kostek nie przynosi efektu, to tak wygląda po prostu to lepiej, nie? I tyle. Zrobię nimi bieg, czyli advance i wejdę w pole. 6 cen. To jest dwóch ziomków. I tyle. Nie mogę strzelać. Losuj kosteczkę. Zielono? Czy jest jakaś opcja, żeby się wycofać tym pojazdem? Nie za bardzo. Bo i tak się cofam. Musiałbym się obrócić w miejscu i zrobić advance'a, tak? Jeżeli dobrze rozumiem. Bo 90, no tak, albo możesz 90 zrobić połowę ruchu, albo połowę ruchu, nie? Do tyłu pojechać. A nie wiem, czy to jest sens. Nie, to... Zrobimy... A nie możesz po prostu... No mogę, tylko on wtedy zginie, nie? Tutaj może potencjalnie tak... mi zabić unit, aha, no co tak, może tak. Mu się opłacać, ale wtedy straci tak, ten tak, pojazd. No właśnie. Może teraz go ratować. Mogę spróbować go uratować i się wycofać i liczyć na to, że będzie bliżej mojego czołgu niż... 9 cali, no tak gdzieś dotąd dojdzie. Bliżej nie? Jego piechoty, nie? Tylko, że nie mogę pojechać tu. Tak, bo jeżeli by chciał jechać do tyłu, to może się robić tylko połowę dystansu. Mhm. Mógłbyś zrobić run i wtedy mógłbyś z jednym obrotem być w stanie tutaj dojechać. Bo wtedy już z jednym obrotem nie mogę robić, nie mogę się cofać na ranie. Pojazdy mogą się cofać tylko na advance. Tak? Tak. Run musi być do przodu. Dlatego okay, okay. Mogę zrobić advance'a, obrócić się raz, pojechać dwa i pojechać tu. No. To jest jedyne, co mogę zrobić. Więc dwa pivoty 90, tak? I ucieczka. O, 40-kowcy by ci tak nie pozwolili. Wiem, ale Piotrek jest fajny i mi pozwoli. Bo się nie mieścił na stole. No. Dobra, you better run. You better run. You better run on home, bo... Fire w twojego half-tracka z moździerza. Na dwójeczkę. Tak, dwójeczkę. Sprzątniesz go chyba już, co? Piątka. Dwa, trzy, tak? Trzy. Plus trzy masz w wyniku. Siedem. I plus jeden do damage'u. Dobra, jest zniszczony. Zniszczony. Zdobyłeś kostkę. Jeee! A, pojazdy zostają, tylko dostają... Pomyczek. Teoretycznie możemy dostają tak zrobić. Dostają watkę. A ja nie mamy watki, więc zdaj mi ja pojazd. Ja chyba wziąłem te watki. Co tam jeszcze zostało? Tutaj został moździerz. Tak. A, są klimatyczne. No lepiej, no. A, ok. Dobra, co jeszcze? Jeszcze mój moździerz się został. Zielono. To ja robię ucieczkę znowu i aktywuję sobie medyka. I zarówno oficer, jak i medyk dostaną run. Run! I biegną na 12. Spróbują się gdzieś skitrać. A że znowu przejedziesz przez mur i będziesz do nich strzelał. To jest możliwe, bo nie masz już nic przeciwpancernego tam. Mogę cię zasaltować piechotą. Możesz, ale będziesz musiał zdawać strach przed czołgiem. No wiem, ale to... Plus, nie możesz mnie asaltować, jeżeli robię run,
oraz jeżeli bym robił advance i byś mnie zaasaltował, to wtedy mnie na hitujesz szóstkach. Na szóstkę. Wiem, wiem. To pamiętam. Chyba, żebyś miał, wiesz co... Chyba, żebym miał anti-tank ale grenades. To jedynie ci dyskwalifikuje tank fear, ale nie dyskwalifikuje ci tych punktów do... Anti-tank grenades jedyne, co dyskwalifikują, to tank fear? Tak, tylko tyle. I masz, nie masz superficial damage, tylko masz normalny damage. A, okej. Okay. Czyli jednak coś jeszcze dają. Tak. Ja strzelam z moździerza w twój ziomku w domku. Mhm. Na szóstkę. W ziomku w domku. Pudło, ale w kolejnej na piąteczkę. Oficerkiem taktycznie zrobię adwansik tutaj gdzieś. 6 cali będzie. A tymi gostkami to nic nie robię. The down. Szósta i ostatnia tura. Piotrek będzie losował tym razem. Jest. Zaczynam od czarnej kostki, podejrzewam. Czarna. Widzisz? Mówiłem. No i co teraz zrobić? To dlatego, że powiedziałeś. Myślisz? Tak. Muszę częściej mówić. No dobra, to ja zrobię advance tym czołgiem. I tak prawdopodobnie bym ci nie wyeliminował tego oddziału w domu, ale mogę spróbować ci kogoś tam dziabnąć. Możesz spróbować. Więc po prostu tutaj, z jednym obrócikiem, wjeżdżam 9 cali, niszczę murek. No. Tak. No i co? I właściwie nie za dużo, bo... No karabin maszynowy tylko. Z karabinu cię mogę dziabnąć, bo 90 stopni to chyba już... Nie ma. Bo to jest odtąd, czy od końcówki? Od lufy, tak? Od lufy. Ale jakbyś, mogę ci podpowiedzieć coś? No. Jakbyś troszkę się cofnął, to wtedy ci kąt złapię. Byś tylko czubkiem przejął, tak, żeby rozwalić mur. No i co teraz? Zgadzasz się na tą opcję? Nie. Właściwie to mogłem się bardziej obrócić jeszcze. Dobra. No to po prostu lutuję. Nie pozwoliłeś mi cofnąć. Tak, dokładnie chcę trzy tury. Temu to nie ma co powiedzieć, że niech tak będzie. Proszę, masz oficera, medyka i możesz. I możesz. No to strzelam z karabinku do... Do... Poczekaj, będę miał karę po ruchu, ty prawdopodobnie pójdziesz down. Mhm. Small unit. To strzelam do twojego moździerza. Czy ja chcę iść down? Tak. Punkt to punkt, nie? No zobaczymy jak to. Wyciągnij moją kostkę. No. Yes, już wiem, że coś zginie. Nie, oni idą down. Okej. Okay. To są regularci, tak? Tak. Dobra, czyli jestem po ruchu, jesteś down, szóstki. Ale jestem na point blank chyba, co? Pewnie tak. Bo mam plus 6. No, czyli na piąteczki. Mhm. Dawaj. No pięknie. Hit tylko i giną na czwórkę. Na czwórkę. Dwójka. Jest. Cała taka wielka akcja i nic się nie stało. Lakier porysowany i tak. Nic nie wyszło. Dobra. Who's next? Zielona. Zielona! Postrzelamy sobie z tymi ziomkami do twojego działu piechoty znowu. Idziesz down? A zaryzykuję i nie pójdę. Czyli zasięg tylko. Czyli z tymi z domku, tak? Bary. I raz. Ci z domku, tak? Trzy. Tak, tak, ci z domku. Cztery. Do tych tutaj. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć rifle. Okay. Dziewięć rifle i bary. Czyli po prostu dalekie zasięgi, na czwóreczki, tak? Tak. No kurde, to będzie ciężkie chyba. Doświadczenie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regularsi. Na czwóreczki. Na czwóreczki. Come on! Trzech. Dwa exceptionale. Dwa exceptionale. Jeden exceptional. Niech będzie NCO. Okay. To ja wrzucam automatycznie na ten, na dwójkę. Tak, zobacz czy inny zostanie. Na 2 plus zostaje i został, dobra. Czyli zostaje. Więc ile? No, to w tych trzech, tak? Trzech. Raz, dwa, trzy. Pin i moralka. I moralka. Ale mają oficera w pobliżu, więc. To jest. Czyli dostaje jeden pin. I teraz, ponieważ stracili ponad połowę modeli w wyniku jednego ataku, muszą zdać... Już dałem. Muszą zdać test morale. Tu dwóch tych czegoś zostało? Mhm. Aha. Muszą zdać test morale. Normalnie, mając jednego pina,
Musieliby to zdać na 8, ale mam w pobliżu oficera, który im daje plus 1. Więc na 9 zdali, przeżyli. Bo gdybym nie zdał, to oni by zginęli. Tak. Czarne. Prawdopodobnie jest to zrasta, ale zobaczymy. Zielone, proszę bardzo. Zielone. Spróbujemy aktywować transporter. I zrobić nim advance. I zrobić nim pivot. I pojechać 9 cali. Tu. I postrzelam w twojego oficera. 30 cali. Po ruchu do taki zasięg small unit na 6. 3 kostki. Jest hit. Wow, nice. To jest regular. Zginął. Patrz, to zdobyłeś kostkę w łatwy sposób. Nice. Jeszcze się okaże, że zremisujemy w tych punktach. Może czarni w końcu. O, jest. Cudownie. Proszę. To co strzelam czołgiem w nich? Strzał z karabinków, czy z działka i z karabinka? Z karabinów. A czemu nie z działka? No bo stoją po pierwsze daleko od siebie, więc bym jednego przykrył tylko pewnie odłamkowym. Poza tym to tylko jedna kość. Ja idę nim ideą. Tutaj będę miał karę za zasięg i za down, czyli na 6 go będę trafiał. Idę na down. Zdałem liderkę. Czyli zajmujesz ostatni pin? Tak, zajmuję ostatni pin i mam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wszystkie po 6. 6 po 6. 2, 3. 6, wow. O kurczę. Co potencjał. Niestety. Nie ma na nic. Nic nie było. Dobra. To musi być jakaś czarna. No, w końcu coś. Okej. No dobra, to strzelmy z moździerza w takim razie w domek na 5. 1. Dziękujemy. Postrzelamy. Lubię też reaction bardzo za to, że jak już rzucisz tą kością i ci wypadnie ta 1, to już jest finalne. Nie ma, właśnie chciałem powiedzieć, nie ma rerolla, nie ma rerolla. Tak, no na przykład w Warhammerze 40 tysięcy są różne tam rerolle, zasady specjalne i tak dalej, które ci pozwalają przerzucać różne rzuty, natomiast tutaj jest to zawsze finalne i jest to też całkiem fajne, no bo jak strzeliłeś i nie trafiłeś, to po prostu strzeliłeś i nie trafiłeś. Aczkolwiek teraz już i tak jest ogarnięte, obcięte, bo masz jeden reroll na fazę i wiesz, nie możesz rerollować 50 tysięcy rzeczy. Ale z jeden reroll na fazę bez względu na źródło tego rerolla, tak? Aha. A nie, no w sensie jak ty chcesz sobie zrobić command reroll, nie? No dobra, ale... A jak masz zasadę, która się daje, no to nadal jest. Nie? No właśnie. Dobra, robię advance z tymi gostkami. No nie, będzie strzelał w spotera. No tak, bo już nie mam do kogo strzelać. Mogłem mi po prostu pobiec, ale tak już jestem w tej ćwiartce twojej. Po prostu wypruję do niego i nie będę miał do takich zasięgów. I oficerek też będzie strzelał. Ale że mi urwałeś dwójnym kotem G42, to naprawdę, wiesz co? Sam się urwał. Sam się urwał. Wziąłeś figurkę do ręki i odpadł. Dobra, czyli tam jest tak. 2 MG, które mają po 5 kości, czyli 10 kości. 3, 2 z tego i 1 z karabinu. Dobra. Czyli tak, to i to. Okay. Zacznę od tego submachine guna, który ma oficer. Czyli on ma karę za daleki zasięg tylko. Small unit i down, czyli 6 po 6. Nie ma nic. Rifle ma karę za ruch. Za daleki zasięg, small unit, to jest też 6 po 6. Nie ma nic. Karabiny maszynowe po ruchu. Small unit. Down, 6 po 6. Nic. Nie jest. Absolutnie nic tu nie ma. Dziękuję bardzo. Ale przez to, że jakbyś go zabił, to i tak by to nic nie zmieniło, no nic bo ani się dostał kości, ani punktu. Prawda, ale tak wiesz, tak dla sportu sobie postrzelali chociaż. Dawaj, jeszcze jakieś resztki zostały.
Czarni znowu. No to co, może z tych, ponieważ jestem w ruinach, nie mogę zrobić run, więc spróbuję zrobić odwęsik. No, może trochę tam wejdę w tą ćwiartkę, zobaczymy. Już wszyscy? Tak. I co? Mogę do kogoś strzelać? Nie bardzo, nikogo nie widzę. Widzę twojego spotera. A jakbyś zrobił advance i nie mi poszedł tu, to nie mógłbyś strzelać z Panzerfausta w czołg? Ty, ja zapomniałem, że mam Panzerfaust. To zabiję jednak. Jaki mają zasięg? 12 cali, ale spróbuję, bo jestem i tak w zasięgu. 12 cali i też mam 12 cali. 12 cali mają Panzerfausty? Mhm. Tylko, że będę miał dalekie zasięgi. A, myślałem, że 6. Stale. Po ruchu i daleki zasięg. Mhm. Czyli na piąteczki. Dwa strzały z Panzerfausta. I już nie ma Panzerfaustów? Nie ma. I tak naprawdę, żeby być 100% tak zgodny z zasadami, powinniśmy wymienić modele na dwa modele bez Panzerfaustów. Tak zrobimy. I ponieważ coś tam jednak zginęło, to tak zrobimy. Chociaż jest to fajny patent, fajny patent to jest zrobienie tych Panzerfaustów na takich malutkich magnesikach na plecach. I sobie no, ale jak ma Panzerfausta na plecach, to jak ma z niego strzelić? Musi go mieć w ręku. Szybko zrzuca. Przestań chwilę schować. Dwie, no dwie kostki ostatnie. Czyli cztery ostatnie. Zielone. A, mi zostało tylko to albo to, tak? A nie, to już strzelało. Czyli tylko to. Czołg też już strzelał, także możesz tylko... Mogę się przesunąć i postrzelać w jego ziomków, którzy stoją na skrzyżowaniu. W sumie. Co oni zrobią? Advance? Czy masz zasięg? Zaraz się okaże. Pewnie nie. A nie można mierzyć przed? Nie. W bolcie? Nie. Okay. No i muszę ich ustawić tak, bo nie mogą stać cale od tego czołgu. Ale są w zasięgu. No to okej. Okay. Daleki zasięg, na czwórkach. Mhm. Patrz. Hit. Jeszcze. Hit. I jeszcze zginął. Tak, na koniec jeszcze. Po twarz. Dobra. Pomijając zupełny fakt brakiem przejęcia tych dwóch panów obecnością niemieckiego pojazdu pancernego 3 metry od nich. Przeżyli to. Zaprawieni w bojach. Tak jest. No dobra, to ja... Aha, bo tu jest normalnie prześwit, nie trzeba przechodzić przez ten bokarz. Tak, no ja tam normalnie tak widziałem tamtędy, więc normalnie możesz przejść. Więc ja zrobię adwansik. I postrzelam, no tak, będę miał taki zasięg, small unit. I po ruchu. I po ruchu. Szóstka, tak, szóstka. Tak, albo mogę strzelać do nich i wtedy będę miał... Daleki zasięg, po ruchu i heavy cover. Tak, więc strzelam do tego oficerka. Mhm, tutaj. Tak jest. I co tam mamy? 24 cale będą zasięgi. Są na dalekich. Raz, dwa, trzy, plus pięć, osiem strzałów. Osiem, na szósteczki, tak? Mhm. Jest hit. Dostajesz pin. I to jest weteran, tak? Mhm. Na piątkę. Przeżył, ale masz pin. Och, nie. Po jednej kostce? Tak, ostatnie dwie kostki. Czarna. Zielona. Och, kurde. Nie idzie. To jest ostatnia tura? Tak. No to medyk się położy na ziemi. No nie uleczy nikogo? Nie uleczy nikogo. Useless! Jest useless. On jest w ogóle useless. Nawet jak leczy, to i tak nic nie zrobił bez sensu. Ja mam jeszcze ostatnią kostkę, ale czemu? A nie mam już czym się ruszyć? Bo nie zabrałem kostki z czegoś, co mi zabiłeś. A, oszukiwałeś. Oficera? Snajpera? Zabiłem ci oficera, snajpera. Tak, przepraszam. Tak, jeszcze mam tych ziomków. A. No to... Jednak nie oszukiwał. Nimi po prostu i tak mogę zrobić co najwyżej 6 cali się ruszyć, więc trochę się przesunę. To by na pewno być w tej ćwiartce. That's all. Koniec gry. No dobrze, i teraz podsumowanie jakieś będzie, tak? Musimy jakoś podliczyć te punkty. Jakieś podliczyć punkty, ale tak. To Piotr musi podliczyć, bo zacznijmy od ilości kostek. Ten scenariusz. No. Ile zdobyłeś kostek? 3. Dobra, ja mam 4, czyli tu mamy w tej ilości punktów. 4 teraz sprawdzamy, ile zajęłaś ćwiartek. Jesteś tutaj w neutralnej ćwiartce, czyli tylko masz jeden punkt. Drugi punkt za ten pojazd. Mhm. I to wszystko. I to wszystko. Mhm. Czyli masz 5 punktów. Pięć punktów.
Ja mam 4 plus. Tu jestem w tym oddziałem w twojej ćwiarce. To jest 3 punkty. 3 punkty, 3 punkty. Ten jest na granicy i teraz nie wiem... Nie punktuje. Mówiłeś, że musi być całkowicie. Nie, powiedziałeś, że musi być całkowicie w ćwiarce, żeby punktował. No więc jeżeli stoi na granicy, to w ogóle nie punktuje, to bo znaczy, w żadnej ćwiartce nie jest. Tak. Okej, okay, czyli tu jest tak. 3, 6, 9 plus 1 za neutralną to jest 14. 10 plus 4 to jest 14 do 5. Miażdżące zwycięstwo. Gratuluję, dziękuję. Dzięki. Moi drodzy, zakończyliśmy, że chłopaki zakończyli grę wynikiem zwycięstwem Piotrka. 14-5? Tak, wiem. Jak się okazuje, Piotrek pierwszy raz, sam drugi raz wygrał dopiero na kilka lat rozgrywek. Od półtora roku drugi raz nie wygrałem. Także nieźle. Mam nadzieję, że udało nam się zachować dynamizm gry i podobało wam się, jak ta gra wygląda, jak wygląda stół. Oczywiście nie zawsze ten stół będzie tak wyglądał, ale sądzę, że im więcej terenu, tym lepiej. Tak jak ja chłopakom wspominałem w trakcie nagrywania, że jedna rzecz, która mnie tutaj tak troszeczkę razi, może nie to, że razi, to za mocne słowo, ale tak intryguje, że chłopaki dużo robią, przesuwają się, chodzą, wiadro kości, nic się nie stało, pim. I nic się nie dzieje, ale Bartek mi wytłumaczył, że to przez to, że jest dużo terenu, dużo różnych modyfikatorów wchodzi w grę i starali się też grać dosyć dynamicznie, więc było dużo biegania, modyfikator, dużo krzaków, modyfikator, z okna strzelali, bo byli w oknie, modyfikator i tak dalej, i tak dalej. To się wszystko kumulowało, co powodowało, że no niestety było piw-paw i kule się odbijało od ściany. Ale jak wskazuje wynik, jednak mimo wszystko... Tutaj... Dało się tam coś ugrać. Tak, no. Dało się całkiem nieźle ugrać. Natomiast tak, no jest dużo terenów, tak jak wspomniałeś, dlatego że lubimy, jak jest dużo terenu i ładnie to wygląda. Myślę, że Piotrek się ze mną zgodzi, że jednak wolimy grać na... Jest taka granica, gdzie już się trochę przesadza. Jak się zrobi jakąś taką dżunglę, czy jakieś zrujnowane miasto, to może być, że jest trochę za dużo, ale chyba w tym momencie nie było W sensie, że ta ilość terenu nam obu pasuje, odkąd gramy i chyba... A ty masz taki stół jeden, czy masz jeszcze jakiś taki miejski bardziej stół? Mam taki stół jeden, to jest jeden mój stół, powiedzmy normandzka wieś, gdzie tam może jeszcze trzeba by dorobić troszkę krzaczków albo drzewek. Mhm. Plus teraz zacząłem robić stół takie francuskie miasteczko w oparciu o budynki z Micro Art Studio. Okay. I to będzie drugi stół, taki bardziej zabudowany. Myślę, że tych budynków to tak będzie na połowę tej maty i druga połowa to będzie właśnie jakaś szosa, podejście do miasta. Tak? Fajnie, jakaś rzeczka może, nie? No. Bardzo fajnie. Moi drodzy, chłopaki grają w klubie. Może Bartku tylko powiedzieć o klubie. Gramy w klubie. Jest w Łodzi w końcu klub, w którym jest już coraz większa, spora i coraz większa grupa ludzi grających w Bolt Action. Także jeżeli komuś się spodobało, to zapraszamy. Klub się nazywa Vanguard. Pełna nazwa brzmi Stowarzyszenie Miłośników Gier Bez Prądu. Vanguard. Natomiast bez problemu po słowie Vanguard, myślę, znajdziecie naszą stronę na Facebooku i zapraszamy. Gramy w praktycznie wszystkie soboty w Bibliotece Rozgrywka na Powstańców Wielkopolskich 3. I gramy w różne systemy. Bolt Action, Ninth Age, Malifaux. Ogniem i mieczem, chłopaki. Ogniem i mieczem. Teraz wiem, że też będzie grany w The Old World. Także systemy najróżniejsze, jeżeli ktoś by chciał. Ogniem i mieczem, jeśli śledzicie kanał, to też możecie zobaczyć grę, gdzie twórca z kolegą pokazywali ogniem i mieczem, także tutaj przy tym stole. Także też jeżeli możecie sobie zgooglować. No to co? Mam nadzieję, że się kiedyś jeszcze zobaczymy i zagracie. Również. I może wtedy zrobimy coś bardziej z pełnymi zasadami, z tym wszystkim tam bombardowaniem, z tymi rezerwami i tak dalej. No i co? Może zagramy jakiś w końcu historyczny scenariusz. Może się uda. Tak. Także. Może. Ja chłopakom dziękuję za grę. Dzięki wielkie. Dzień. I widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Hej. Na razie.